No witajcie serdecznie, moi kochani, smalcy alfa, mizogini, seksiści i jakieś inne baśniowe stwory. Chwilę mnie nie było, bo stwierdziłem sobie, nie ma żadnych jakichś takich ciekawych tematów, które warto by było poruszyć, albo już zostały na tyle przedawnione. Aż tu nagle pisze do mnie serdeczny przyjaciel z wiadomością mniej więcej taką. Wróciła drama między gąciarzem a jego byłą duperą. Obejrzyj te materiały, będziesz zaskoczony. No to zaglądam sobie najpierw na kanał gąciarza. Patrzę, a tu takie coś. Zaglądam sobie na różne socjale tej całej Darii i okazuje się, że tu z jakiegoś dziwnego powodu ma takie coś, ale jest shadowbanowane. Chodzi po prostu o to, że jak się wchodzi na jej kanał, to przez jakiś czas tego filmu w ogóle nie było. Dziwna sytuacja. W każdym razie, dzisiaj zajmiemy się po prostu gąciarzem, tak więc potężny łyk i jazda. Bo mnie dość intensywnie. Kiedy znajomi i przyjaciele odzywali się do mnie w tej sprawie, często przyjmowali perspektywę, ja wierzę, że ty też masz swoją wersję wydarzeń, że to nie jest takie jednoznaczne, coś tutaj jest nie tak. Ja zazwyczaj w tych sytuacjach zagryzałem zęby i myślałem sobie, nawet nie masz pojęcia, ale to jest za skomplikowane, żeby to wyłożyć w kilku słowach. I teraz dzisiaj opowiem wam, co naprawdę się wydarzyło 2 miesiące temu oraz o szalonej przygodzie, którą miałem przez ostatnie 1,5 roku. Co to było? I Jest don't nam want to jego set the world odpowiedzialna on uskardzona. fire. To scorn to ja częściej tłumaczę jako pogardzona. Ale faktycznie wzgardzona to też jest tam prawidłowa forma. Darię Dąbrowską poznałem w lecie zeszłego roku, na przełomie czerwca i lipca. W tym okresie spotkaliśmy się kilka razy. Tak od 6 do 8 razy. Już na pierwszym spotkaniu powiedziałem Darii, że przechodzę bardzo trudne dla mnie rozstanie. Jestem emocjonalnie nie w miejscu, żeby budować dłuższy, poważniejszy związek, czy w ogóle związek, ale możemy się spotykać na luzaczku. No, tutaj przyznam, że plus jeden dla Krzyśka. Dlaczego? Zazwyczaj faceci, zwłaszcza ci bardziej sfeminizowani, mają takie wewnętrzne przeświadczenie, zaprogramowane właśnie przez mainstream, że powiedzmy tę ich pustkę życiową, ten emocjonalny gnój może zaleczyć jedynie inna osoba. Znaczy druga osoba, wiecie, związek i tak dalej, i tak dalej. A to jest właśnie największą bzdurą. Jeżeli po prostu emocjonalnie jesteś rozbity po jakimś tam związku, to najpierw się napraw, a potem dopiero myśl o związku. Bo oczekując tego, że po prostu tego związku potrzebujesz, inaczej, mając przeświadczenie, że ty potrzebujesz związku do bycia szczęśliwym, tak naprawdę oznacza to, że się do związku nie nadajesz. I tutaj fajnie akurat, że Krzysiu jest tego świadomy. To jest akurat ogromny krok do przodu po tej jego akcji, wiecie, Kasiu, wróć. Nie? Daria przy tym bardzo chciała, żebyśmy się spotykali ekskluzywnie, nie widując się z innymi ludźmi, nie flirtując z innymi ludźmi, na co się zgodziłem w tamtym czasie, co dla mnie było odmianą, ponieważ raczej. I kurwa czar prysu. Raz, że pokazał, że nie jest to, że jego słowo nic nie znaczy, czym już dał jej do zrozumienia, że może nim gardzić, to jeszcze mało tego, że nie zorientował się, że na zasadzie okna Overtona to jest budowanie podwalin pod związek. Że tworzy sobie podwaliny pod budowę, pod po prostu przejścia w normalny związek, pod normalną monogamiczną relację. I niestety Krzysio się na to złapał. Także tutaj z jednej strony chce na luzie, a z drugiej strony ta, powiedzmy, go próbuje chwytać, żeby było na poważnie. Czyli przez ostatnie lata miałem otwarte relacje. Robiliśmy w tym czasie dużo zdjęć, połączyły nas jakieś takie zajawki estetyczne, powiedzmy. Robiłem też zdjęcia na OnlyFans Darii. Chyba tego komentować nie będę, przynajmniej na razie. Mieliśmy jedno wyjście, takie wyjście wspólne. To było na festiwal On Air Festival we wrześniu 2022 roku, No. gdzie przyznam, że kilkoro moich znajomych, niezależnie od siebie, zwróciło mi uwagę na dziwne i niezbyt uprzejme zachowanie Darii wobec nich. Ale no, nie przejąłem się tym specjalnie. Podobnie jak wtedy nie przejąłem się czymś takim. I to jest błąd. Jeżeli masz przyjaciół, którzy
którzy ostrzegają cię przed obcą dla nich osobą, to wiedz, że coś jest na rzeczy. I to nawet nie chodzi o kwestię, nawet tam nie chodzi o kwestię, że możesz mieć jakichś pojebanych znajomych czy coś takiego i będą chcieli po prostu, że hej, że będziesz mieć mniej czasu dla nas czy coś takiego, ale o sam fakt, że te chamskie zachowanie bardziej zauważy obca osoba, która ma na razie neutralne nastawienie, niż osoba, która jest w relacji z daną osobą, bo ta osoba, która jest w relacji z kimś takim, to ma większą tolerancję po prostu na pewne chamskie zachowania. Pod tytułem, nie wiem, jest przyzwyczajona do tego, że ciągle przeklina, że rzuca mięsem, jakby w rzeźni pracowała, tak? No to wiesz, ci znajomi mogą zauważyć, ej, przecież ona klnie jak szewc, jak ty możesz to znosić, nie? I to już wiecie, tu już jest taki najprostszy przykład. A nie wiem konkretnie, o jakie zachowanie chodzi, czy to właśnie o przekleństwa, czy o jakieś po prostu chamskie odzywki z typu, że sorry, ale jesteś jakiś jemnięty, czy coś takiego, nie? Nie wiadomo, o co chodziło, ale uważam, że nie należy tego lekceważyć. No ale wiadomo. Jak jest się w kimś relacji, to się nie słucha i tak dalej. Trzeba się tak naprawdę potem sparzyć, żeby to zrozumieć. W niektórych przypadkach jest to nawet kilka razy. To jest Daria pisząca z innego konta o mojej przyjaciółce. Ej, co jeśli ona robi jakieś rytuały, żebyś się w niej zakochał? W sensie nie chcę wpadać w paranoję, ale ten rytuał, co ja robiłam laską wtedy w Warszawie, to też była różowa świeca i róże. Szczerze? To zajechało trochę zodiakarą. A nie chcę nic mówić, ale zodiakary najczęściej mają, wiecie, jakieś takie wewnętrzne problemy, które najczęściej wywodzą się z domu, typu jakieś daddy issues, mommy issues albo coś takiego, nie? Że jakiś rodzic popełnił poważny błąd wychowawczy. Najczęściej właśnie kończy się to jakimiś, powiedzmy, emocjonalnymi kwestiami, pokroju właśnie jakaś astrologia, coś takiego, wiecie, ezoteryka, bla, bla, bla. Wiecie, o co kaman, tak? A mówię, to mi strasznie zajechało taką typowo zodiakarą i to jest coś niepokojącego. Poczekajcie, mała pauza. Okej, dobra, jestem, miałem bardzo ważny telefon, ale dobra, lecimy dalej. Nie zajmowałem się tym za bardzo, no bo to wydaje się normalny tekst, normalny jakiś. Nie, to jest turbo cringe'owe. Ale okej, mogę zrozumieć, że ej, że to w sumie takie trochę niewinne, więc można to olać. Tego typu rzeczy są istotne później w tej historii, więc zapamiętajcie to. Znaczy, że co, żona jest zodiakarą? Okej. Nasze ostatnie spotkanie było gdzieś w drugiej połowie września zeszłego roku, wtedy powiedziałem Darii, że nie chcę kontynuować relacji na takich zasadach, żebyśmy się po prostu spotykali tylko ze sobą i żeby to była próba budowania związku. Możemy zostać przyjaciółmi, możemy zostać friends with benefits, możemy zostać po prostu kolegami. Plus jeden dla Krzyśka. Nie, naprawdę, fajnie, że się zorientował to, co ona próbowała robić i stwierdził, że sorry, nie chce się ładować w związek. Czyli jednak mimo wszystko te swoje zdanie podtrzymał, pomimo tego, że po prostu uległ tej podwalinie pod związek. Ale mimo wszystko trzymał się swojego zdania i jak się zorientował, to postanowił po prostu wycofać się z tego, co zaproponował. Fajnie. Dobrze, że akurat w miarę szybko się zreflektował, bo prawda jest taka, że tak zwane właśnie okno Overtona wraz z syndromem gotowania żaby, bardzo często dzieje się tak, że ej, że tutaj niby walisz takie ustępstwa, a koniec końców spotykacie się na ślubnym kobiercu. Nawet się nie zorientowałeś, w jaki sposób do tego doszło. Ale dobra, dobrze, że się zorientował. Jednak trzyma to swoje zdanie. Plus jeden. Albo pozostać w jakiejś otwartej relacji. Pełne spektrum możliwości poza związkiem. Daria nie zaakceptowała żadnego z tego, co oczywiście jest w 100% okej. No i wyglądało na to, że się rozstajemy. I tutaj ta historia powinna się skończyć. No. Dosłownie po 3-4 dniach... Ocie, panie, jaka ściana tekstu. Czekaj, przeczytajmy to sobie. Moja opinia jest taka, że albo chcesz sobie ego dowartościować, żeby pokazać, że nie jesteś kukoldem. Chodzi pewnie o to słynne Kasiu, wróć. A lewakiem, który może sobie ruchać dużo ładnych lasek, albo się boisz zaangażować i boisz się, że nie podołasz, to wskazywałoby na to, dlaczego cię małolaty z dady issues interesują, którym łatwiej zaimponować, które wszystko są w stanie dla kolesia zrobić, nawet nie trzeba się zbytnio starać, tylko dać ułudę bezpieczeństwa. Albo nie chce ci się starać w relacji monogamicznej. Ej, ale on sam powiedział na samym początku, że on nie chce żadnej relacji monogamicznej, nie chce związku. W której ciężej jest ukryć, że ma się niskie libido, albo przez pornografię w nastoletnim okresie potrzebujesz chuj dużo bodźców, bo to cię bardziej jara, albo boisz się zranienia,
Boisz się, że znowu ludzie się będą z ciebie śmiać, więc wchodzisz w poli, do którego nie przyznajesz się publicznie. O cię chuju. Zacznijmy od tego, że tego typu wiadomość, czy to dzień, czy parę dni po tym wszystkim, to jest nic innego jak oznaka buldupienia. Buldupienia z powodu czego? Bazując na tym, że Krzysio może mówić prawdę, no to to jest to po prostu przejaw odrzucenia. Tak? Nie mogła przetrawić tego, że została odrzucona, że nie chce monogamii z nim, że ona z nią nie chce monogamii, ją to zabolało, a z racji bycia w środowisku, gdzie ona ma ciągłą, wiecie, ciągłą adorację, ciągłe zgadzanie się i tak dalej, tak? I mało tego, że jeszcze ma za to płacone w niektórych kwestiach, przypomnę OnlyFans, no to jej ciężko jest pojąć, że może coś być nie po jej myśli, tak? I do tego stopnia to się wtedy dzieje, że tacy ludzie po prostu próbują znaleźć sobie powód, przez który można twierdzić, że to z tą osobą jest coś nie tak, a nie z nią. No bo przecież ona cały czas ma potwierdzenie od tej bandy spermiarzy, że z nią jest wszystko okej, okay, że ona jest cudowna, wręcz idealna. No to jak ideał może mieć coś złego, tak? O takie coś chodzi. I to właśnie robią social media z ludźmi, znaczy z kobietami. Powodują u nich ego top. I to do tego stopnia, że nie przyjmują odmowy. I później dzieje się takie coś. To jest nic innego jak przejaw tego, że jak ktoś miał czelność mi odmówić, na pewno on jest jebnięty. A jedyne, co pokazuje, to, że ona ma jakieś problemy. Inna kwestia jest taka, że Zodiakara vibe i tutaj to, że umawia się z laskami z daddy issues i tak dalej. On wszedł w świat po prostu łatwego bzykania. No bo nie oszukujmy się. Laski z daddy issues Laski z daddy issues można w niektórych okolicznościach bardzo łatwo urobić. I one bardzo łatwo dają. Stąd też po prostu takie tłumaczenie. Ale to o tym kukoldzie. Nic innego, jak ona wykorzystuje wszystkie te aspekty, o których ludzie wiedzą, żeby mu dowalić. To jest dopiero niepokojące. Daria zaczęła wysyłać mi nieprzyjemne wiadomości o bardzo już innym tonie i z innymi teoriami na mój temat. Moja opinia jest taka, że albo chcesz sobie dowartościować ego, żeby pokazać, że nie jesteś kukoldem, ale lewakiem, który może ruchać do dużo ładnych lasek, albo się boisz zaangażować, boisz się, że nie podołasz, co wskazywałoby na to, dlaczego małolaty z daddy issues cię interesują, którymi łatwiej zaimponować i które wszystko są w stanie dla kolesia zrobić, nawet nie trzeba się zbytnio starać, tylko dać ułudę bezpieczeństwa, albo nie chce ci się starać w relacji monogamicznej, w której też ciężej ukryć, że ma się niskie libido, albo przez pornografię w nastoletnim okresie potrzebujesz chuj bodźców, bo to cię bardziej jara, albo boisz się zranienia, boisz się, że znowu ludzie cię będą z ciebie śmiać, więc chodzisz poli, do którego się nie przyznajesz publicznie. Szczerze, to ja już widzę nawet, jak ty to sobie przedstawisz swojej terapeutce, żeby cię pogłaskała po głowie, przyznała rację i powiedziała, że jestem pojebany. I to jest problem, jeżeli chodzi o psychologię, o terapię i tak dalej. Dlaczego? Cały czas próbuje się tworzyć jedną metodę rzekomo dla obydwóch, a w praktyce tylko dla kobiet. Bo takie wygadanie się, poklepanie po główce i mówi, no już, 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 nic to tobą nie jest, chodź się przytul do cycusia, tak? To jest nic innego jak metoda, która działa na kobiety, bo kobiety nie chcą rozwiązania, one chcą z siebie wyrzucić emocje, tak? No facet co prawda też, tylko że robi to w inny sposób, bardziej fizyczny. I tu pojawia się ta kwestia. Samo gadanie facetom nie działa. To zresztą nawet pokazują pewne badania, co prawda na incelach, ale jednak, gdzie 6% po skończonej terapii odczuło jakiekolwiek różnice. Odczuło różnicę, czytaj, że to nawet nie pomogło. A ilu osobom mogło rzeczywiście pomóc? Mniej niż 1%? Także no patrzcie, jaka to jest skuteczność na facetach. I ktoś powie, że ej, że ale na incelach, no to nie wiadomo o co chodzi, i tak dalej. Ja tylko pragnę zauważyć też, że większość inceli pochodzi ze środowiska lewicowego, które właśnie głęboko wierzą w to, że właśnie taka terapia im pomoże. A tu taki psikus, co nie? Więc jak to powinno wyglądać u facetów? To właśnie wyjaśnił między innymi kolega, który wysłał mi info o tym filmie, który był akurat na terapii u terapeuty, nie terapeutki, tylko terapeuty i to jednego z najlepszych w mieście. To by wyglądało mniej więcej tak, jak mi to tam kiedyś obrazował. Identyfikacja problemu, znalezienie rozwiązania tego problemu, rozdzielenie
tego rozwiązania na solidny plan w punktach, egzekwowanie tego planu i monitorowanie progresu. I powiem tylko tyle. Ten taki sposób działania tego człowieka naprostowało w pół roku, podczas gdy przez chyba dobre 5 lat był u różnych terapeutek i gówno to dawało. Także zobaczcie, jaki tu z tym jest akurat problem. Próbuje się wmawiać, że ta metoda jest ok dla faceta? Nie, nie jest. Bo potem on tylko będzie bardziej się wkurwiać, znajdzie ujście dla swoich emocji, w sposób oczywiście naturalny dla niego, czyli fizyczny. I czym się to skończy? Aktami przemocy. Tak więc w taki sposób lewicowe środowiska tworzą przemocowców. Wtedy byłem z przyjacielem, moim bezdomnym pelikanem w Białymstoku i z Darią się pokłóciłem. Pokłóciliśmy się przez głosówki i pisanie. Ja próbowałem wyjaśnić jakieś nieporozumienia z naszych... To jest błąd. Najprostsze sposoby to po czymś takim powiedzieć, no to jak ci to nie pasuje, no to nie będziesz już miała więcej do tego wglądu i ci nawet w tym pomogę. Ban i do widzenia. I byłby i miałbyś już spokój, nie przejmowałbyś się tym i tak dalej, i tak dalej. Ostatnich rozmów, ponieważ ewidentnie zabolały ją pewne rzeczy, które powiedziałem i próbowałem to jej wytłumaczyć, że nie było to moją intencją, żeby ją to paliło. Wtedy też Daria wrzuciła na Instastory fragment rozmowy ze mną, tak jakby nie zamazując, że to jest prywatna rozmowa ze mną. Właśnie ten taki słynny screen, który też należy zapamiętać, bo zobaczymy go dzisiaj wiele razy. Screen o tym, że mówię, że ona rezonuje dużo energii seksualnej. A to tam Daria wspominała w tym swoim takim, wiecie, oświadczeniu i tak dalej, to akurat widziałem. Swoją drogą to jest, czekaj, co jest? Ciebie aż tak widać, po czym ty powiedziałeś, no a myślisz, że czemu zacząłem do ciebie pisać, bo wiedziałem, że się fajnie ruchasz. No masz dużo perwersji w sobie, na Insta rezonujesz dużo energii seksualnej. Wiecie, to jest bardzo kreatywny sposób, żeby powiedzieć dziewczynie, że dużo się negliżuje na socjalach. Rezonujesz dużo energii seksualnej. Ej, ja muszę sobie to zapamiętać w ogóle. To jest naprawdę mega fajny tekst. Po tej kłótni nie blokowaliśmy się, no ale już ewidentnie był to koniec naszej relacji, już taki jeszcze przypieczętowany pokłóceniem się, więc już byłem dość pewny, że to jest koniec i powinien być. Listopad. Minął około miesiąc bez żadnego kontaktu między nami. Byliśmy wtedy w Kotlinie Kłodzkiej. Ale piękny widok. Ej, ja chyba kiedyś sobie kupię drona z kamerką Full HD, żeby robić takie ujęcia. Serio, to jest coś pięknego. Z Renem, z bezdomnym pelikanem oraz z nową koleżanką, którą wtedy poznaliśmy. Daria wtedy nagle napisała do niej taką wiadomość. Piszą, miejcie na uwadze, że ona to pisze do obcej osoby. Hej, biłam się z myślami, czy napisać do ciebie, ale... Ocie, panie. Gościu, tutaj już powinna się lampka zapalić. Jak pisze już do obcych osób i to z tego, co widać, kolejną ścianę tekstu, no to panie, już powinieneś tutaj coś zrobić, a mianowicie... po prostu ją zbanować. I widzisz, gdyby ją zbanował wtedy, po tej ścianie tekstu, to nie byłoby już tego, tak? Miałby spokój, nie byłoby po prostu większych takich afer. No, może tam z tą kwestią, inaczej, i prawdopodobnie, bo nie mówię, że na pewno, ale ty wiecie, to takie gadanie o Krzyśku, że jaki to on jest wyrol i tak dalej, może by nie było, albo byłoby to znacznie bardziej ukrócone, z racji tego, że nie miałaby pola do manewru i nie miałaby najgorszej rzeczy, które można by było w tej kwestii dostać, czyli danie atencji takiej osobie. Po ostatniej rozmowie z Krzysztofem stwierdziłam, że warto. Miesiąc temu skończyliśmy naszą relację i nie wiem, ile on ci powiedział o sobie, nie mam zamiaru teraz pisać do każdej laski, z którą on coś będzie próbował, ale jak mogę chociaż w tym przypadku sprawić, że ktoś uniknie krzywych akcji, to myślę, że warto. Krzysiek jest uzależniony od seksu, a w zasadzie od szybkich hitów dopaminy, przez które sobie zmienia partnerki, czy właśnie wchodzi w poli relacje. Bo mimo to, że przyznał mi się, że wie o tym, że ma z tym problem, to najwyraźniej zamiast się leczyć, woli sobie łapać kolejne młodsze laski, wierzące w wizerunek, który próbował sobie wykreować w sieci i je wykorzystać, próbując wszystkim wmówić, że wcale nie chodzi o seks. Nie wiem, jak wygląda wasza relacja, czy on coś wam obiecywał, czy po prostu masz. Ej, wy to rozumiecie? Ja nie wiem, jakie są okoliczności tego, że tam widział po prostu jakąś laskę i tak dalej, ale ja podejrzewam, że Gonciarz rzucił jakąś storkę, oznaczył po prostu tę swoją ekipę, ona wyhaczyła i pomyślała sobie, że znalazł sobie kolejną dupę do ruchania. I stąd po prostu postanowił napisać, tak? Nim fajny czas, możecie zrobić z tą informacją, co tylko chcesz, po prostu czy mam potrzebę napisania tego, bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z bycia trybikiem w jego uzależnieniu. Bycie z trybikiem w jego uzależnieniu od seksu, od tych hitów dopaminy z powodu jakichś przelotnych relacji. O to chodzi. Ta znajoma odpisała do niej uprzejmie, z rezerwą. Ja też nie wiem, jakby co, nie zgłębiam się w jego życie i wasze. Przykro mi, jeśli cierpiałaś z jakichś powodów. Hej, okej. Okay. Bałam się bardzo, że po... Przez niego, czy nie? Czy przez to, że się... W sensie, ja bym jeszcze to pokazał.
bo to może być jakaś tam ważna informacja. Nie dogadaliście, ja jestem totalnie na neutralnym gruncie, a Krzysztof to mój znajomy, przytulam ciebie mocno. Zacząłem wtedy delikatnie czuć, że coś się niepokojącego zaczyna dziać. No. Od tego momentu czułem, że muszę ostrzegać ludzi, z którymi się spotykam, że No. potencjalnie może do ciebie napisać taka Daria. I oto są rzeczy, które może ona napisać. Moja przyjaciółka zauważyła, że na TikToku Darii jest bardzo dużo kontentu na mój temat. Kiedy jedna z twoich ulubionych osób staje się lekcją. Co? Czekaj, laska ma problem z odrzuceniem i zaczyna robić takie rzeczy? Czy ona tutaj, ona tu próbuje robić centralnie z siebie ofiarę? I czekaj, jeżeli tu, czekaj, bo to jest z października, nie? Jeżeli ja zobaczę jednego TikToka, bo ja generalnie mam Unibana na TikToku, jeżeli ja zobaczę jednego TikToka, to teraz mi się zaczną pewne puzzle układać. Temat. Znaczy nie Także. jest to content podpisany, że chodzi o mnie, ale tak. Got it. To jest właśnie to, o czym chciałem mówić. Muszę stosować victim blaming, zrobić z siebie negatywną postać, bo to łatwiejsze niż wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa i przyznanie się, że straciłem kogoś fajnego. Opowiem wam historię, w jaki sposób dostałem bana od tej osoby. Otóż ja pod tym TikTokiem właśnie napisałem, dlaczego nie napiszesz wprost, o kogo chodzi? Ja to tam dostałem w proponowanych swego czasu. I stwierdziłem, że tam gdzieś zrobię materiał dotyczący właśnie wciskania komuś victim blamingu. Więc sobie po prostu zapisałem to na później. Żeby, wiecie, pobrać ewentualnie film, albo go nagrać, albo cokolwiek tego typu, nie? No i chciałem to zrobić. Nie wiem, po parunastu minutach, bo stwierdziłem, że to jest w sumie spoko okazja do tego typu rzeczy. I co się okazało? Nie mogłem tego otworzyć, bo laska mnie zbanowała. Mówię, komentarz pod tytułem: dlaczego nie powiesz wprost, o kogo chodzi? Czyżbyś się czegoś bała? Za takie coś bana. No trochę śmiech na sali. Poczekajcie, bo mam kolejny telefon. Dobra, już jestem. Także lecimy sobie dalej, tak? I dlatego właśnie mówiłem, że tu mi się te puzzle zaczynają układać, że ja już tu inaczej, ja już tu pod tym podejrzewałem, że ją ktoś skrzywdził, że się skrzywdził, że ktoś ją zostawił, ona buldupuje, nie? I po prostu robi sobie takie coś, taki cyrk, nie? Tylko nie wiedziałem wtedy, że to chodzi o gąciarza. Myślałem, że wiecie, że bo ogólnie była taka moda, żeby obwiniać facetów, którzy są toksykami, narcyzami. Żeby najzwyczajniej w świecie, no, odwalać coś takiego, co się ładnie nazywa cloud chasing, czyli robienie z siebie ofiar i to najczęściej ofiar celebrytów, tak? Taki prosty przykład, jakieś tam parę miesięcy temu. Była sytuacja, że laska, i to chyba była ex Wojtka Goli, stwierdziła, że ona jest jakąś wielką ofiarą tylko dlatego, że tam Ksajo dotknął jej ramienia, albo że tam ją przez przypadek szturchnął, czy coś takiego. No kurwa, Tak, jest to robione z coraz śmielszymi mrugnięciami oka do widowni oraz do wspólnych znajomych, których mieliśmy. Przecież po twoim Instagramie widać, że rezonujesz dużo energii seksualnie i poza tym sama się seksualizujesz, wstawiając takie zdjęcia. Możecie nie wiedzieć, co Daria postuje na swoim Instagramie, więc oto jest przykład zdjęcia zapostowanego. Nie, to nie jest ona. W sensie jej profil, ale to nie jest ona, więc nie wiem, o co tutaj konkretnie chodzi, że wstawia po prostu cudze foty. Więc to jest dla mnie trochę dziwne. Tydzień, czy 2 tygodnie wcześniej. Lermontowa PH? Dlaczego tego typu zdjęcie oraz nazwa z profilu z kropką PH kojarzy mi się z pomarańczowym YouTubem? To jest w ogóle hit, nie? Nie wiem, ja mam wrażenie, że ona jest, nie wiem, jakąś fotografką albo coś takiego. Nie mam pojęcia, bo nie wygląda mi to właśnie na tę laskę. Kiedy ta sytuacja się dzieje. Kiedy mówił, że nie funkcjonuje w świecie pustego ruchania, a niecały miesiąc po zakończeniu ma już nową laskę do ruchania. No ten tekst szczególnie to jest piękny przykład tak zwanego sisterhood. To jest w ogóle na temat tej samej dziewczyny, którą Daria z dobrego serca ostrzega. Gdyby tutaj było widać datę, na przykład, że to jest tam, nie wiem, koniec października, to ja bym był w stanie w to uwierzyć. Bo z racji tego, że nie widać tutaj daty, to nie wiadomo, czy tutaj gąciarz mówi prawdę. Więc to pozostawia pewne pole do manipulacji.
I ja bym się nie zdziwił, jakby, uwaga, tu mamy odpowiedź, tak? Jakby w tej odpowiedzi Daria to wykorzystała. Przegała. Ten jeden znany koleś, który mówił, że chciałby poważnego związku, ale nikt się nie nadaje, bo każda ma Ty, daddy ty, 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 ty. Co? Może sobie sprawdźmy. issues. W tym okresie spotkaliśmy się kilka razy. Tak od 6 do 8 razy. Już na pierwszym spotkaniu powiedziałem Darii, że przechodzę bardzo trudne dla mnie rozstanie. Jestem emocjonalnie nie w miejscu, żeby budować dłuższy, poważniejszy związek, czy w ogóle związek, ale możemy się spotykać na luzaczku. Daria. To pierwsza rzecz. Nasze ostatnie spotkanie było gdzieś w drugiej połowie września zeszłego roku. Wtedy powiedziałem Darii, że nie chcę kontynuować relacji na takich zasadach, żebyśmy się po prostu spotykali tylko ze sobą i żeby to była próba budowania związku. Możemy zostać. Słucham? Co my tu mamy? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ten jeden, który mówi, że chciałby poważnego związku, gdzie jasno ci zakomunikował już na samym starcie i pod koniec, że on nie chce budowania związku. Bo nikt się nie nadaje, bo każdy ma daddy issues lub inne traumy, podczas gdy on w wieku chciał związek z 18-latką. Że niby z tobą? Tu już mamy kłamstwo. Typowo kłamstwo. I sam fakt, że ona coś takiego rzuca. Swoją drogą, to jest z 18 lutego. Lub inne traumy, podczas kiedy to on w wieku 36 lat zaczął związek z 18-latką. Jak widzicie. Więc podpięcie to pod. Czyli gdzie to było, że tam listopad 22, to jest trochę raczej nietrafione moim zdaniem. No takie coraz śmielsze dokuczanie mi przed coraz większym kręgiem ludzi, z taką delikatną groźbą ujawniania mojego życia prywatnego, które w dodatku jest we wszystkich tych przypadkach przekręcone. Ja wtedy uznałem, że odezwę się do Darii. O cię chuju. Poważny błąd. W przypadku tego typu sytuacji jest stara, odwieczna zasada, która brzmi, że z terrorystami się nie negocjuje. Nie negocjuje się z terrorystami, tylko trzeba ich po prostu zdusić w zarodku. I tutaj są dwie kwestie. Zakładając w ogóle, że ktoś miałby na tyle wysoki próg tolerancji na tego typu chore akcje, żeby to podtrzymał. Powiedziałem wprost. Ja bym powiem tak, nie negocjuje się. Jeżeli już chciał napisać, to ja mówię wprost. Masz 24 godziny, żeby wykasować te TikToki i mnie za to przeprosić. Jeśli nie, sprawa trafi do sądu o zniesławienie. Krótka piłka. I dopiero w tym momencie zacząć faktycznie działać. A jeżeli uważasz, że to jest za mało na zniesławienie, no to spoko, to po prostu olej to. Ban wszędzie, gdzie się da i miej to w dupie. A ludzie po prostu niech sobie gadają. No, chyba że zaczęliby na niego najeżdżać, no to wtedy to zniesławienie miałoby jakieś swoje uzasadnienie. Heh, rymło się. Pomyślałem, że odezwę się w tonie, że widzę, że wciąż bardzo tym żyjesz i czy jest coś, co mogę zrobić, O żeby pomóc. kurwa. A, bo nie przełączyłem tutaj sceny. Ujmę to wprost. To jest bardzo złe podejście, bo ewidentnie widać, że to była nic innego jak próba zwrócenia na siebie uwagi. Czy to tłumu, czy właśnie Krzyśka. I niestety, ale Krzysiek się na to dał złapać, a co za tym idzie, niestety dał jej pożywkę do tego, że to, co ona robi, działa i to zacznie przybierać na sile. Zresztą, biorąc pod uwagę finalny skutek, jakim było właśnie to najeżdżanie na Krzyśka, że on niby tam wykorzystuje młode dziewczyny i tak dalej, no to wiecie, tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Osoby tam w okolicy 18 lat i tak dalej, są na tyle głupie, żeby ulegać wpływom takiej osoby, podczas gdy 14-latka. Czy nawet jedenastolatka jest na tyle świadoma, żeby dokonywać korekty płci? To jest po prostu absurd dzisiejszego świata. Iść dalej, żebyśmy to zostawili w tle. Daria. I nie powinien. Bo ja się przy okazji też mogę założyć, że jeżeli później ta sprawa przybierze na sile, bo nie ukrywajmy, to przybierze na sile, biorąc pod uwagę ten finalny efekt w postaci jej, powiedzmy, pseudo-obnażenia gąciarza.
to ja się założę, że ona wykorzystała w którymś momencie ten argument. Pod tytułem, że ja się do niego nie odzywałam, to on się do mnie odezwał. Tak? Zareagowała na tę moją wiadomość bardzo źle. To znaczy, na początku już była oburzona, jakim prawem ja się w ogóle z nią kontaktuję. I widzicie, o czym ja mówię? To nawet wobec niego to wykorzystała. Tak? Skoro mieliśmy już nie gadać. Tak jakby nie rozumiejąc, że jest to reakcja na... Krzysiu, ty nie rozumiesz, że o to jej tak naprawdę finalnie chodziło. Bo co to daje? Poczucie sprawczości. Ona dostała w ten sposób od ciebie poczucie sprawczości, poczucie kontroli nad tobą. Tutaj jest cały figiel. A nie, że ej, że ona mnie sprowokowała, w takim razie spoko. Nie powinieneś ulegać tej prowokacji. Tym bardziej, jeżeli masz łeb na karku. To nie ulegniesz tej prowokacji, tylko powiesz takie, ale pojebana. Idziesz dalej. Rzeczy, które robiła w przestrzeni publicznej również. Ta rozmowa poszła bardzo źle i po niej byłem już tak całkiem legitnie zaniepokojony obrotem spraw. Daria powiedziała mi wtedy między innymi, jeśli chciałabym cię zniszczyć, to znalazłabym lepszy sposób niż TikToki. Mijają kolejne 2 tygodnie. Daria, kolejny raz. Chciałabym cię Czekajcie. zniszczyć, to znalazłabym lepszy sposób niż TikToki. Mijają. Okej, okay, bałam się, że po... Dobra, to jest kontynuacja tamtej... Odnośnie tamtej laski, która była tam z gąciarzem w Kotlinie Kłodzkiej. Zauważyłem tutaj po... Czekajcie, może ja tu pokażę. Tu. Hej, bałam się bardzo, że po... I tu widać po prostu. Kolejne 2 tygodnie. Daria... Nie dwa... Tam był 1 listopada, to jest 24... To jest 24 listopada, czyli 3 tygodnie ponad. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, on to zespolił z... TikTokiem, przynajmniej jednym, z lutego. Więc tutaj niestety ta liniowość czasu trochę jest mocno zaburzona i na coś takiego on powinien uważać. Bo to pozostawia podwaliny pod manipulację. Albo zarzut manipulacji, to tym bardziej. Ja kolejny raz piszę do tej samej dziewczyny, do której pisała wcześniej. Chcę ci tylko pokazać. No i tak sam. Pokazać screeny rozmowy między mną a Krzyśkiem, nie znam cię. Tak, dobrze zauważyłem. On zaczyna od tego momentu. A uważam osobiście, że ludzie, zwłaszcza którzy są teraz coraz większymi leserami intelektualnymi, powinien przeczytać od samego początku, żeby był ten pełen kontekst. Bo mówię, to daje po prostu pole do manipulacji i zarzutu manipulacji, więc nie powinien takich rzeczy robić. Ale wydajesz się spoko osobą, która nie zasługuje. W tego typu sytuacjach nic nie powinno być pomijane. Kompletnie nic. Na to. No i znowu są to te same screeny o energii seksualnej, przekręcające jedną z naszych ostatnich rozmów. Podejrzewam, że jak to Krzyśkowi pokażesz, to stwierdzi, że mam obsesję na jego punkcie i chcę mu zniszczyć przyjaźnie, a wszystko to jest wyrwane z kontekstu, czyli typowe teksty narcyza i gaslighting, żeby... Czy już wiem, że mamy do czynienia z uszkodzoną laską. Miałem podejrzenia, kiedy było ta Zodiakara vibe, kiedy wspominał o tym, że gąciasz sobie... wybiera jako cel wyłącznie laski z Daddy Issues. W tym miałem podejrzenie, że również mówi o sobie samej. A teraz jak wspomina o narcyzie, gaslightingu i tak dalej, to są standardowe frazesy, które rzucają właśnie uszkodzone laski. I niestety, ale namawiają do tego też te mniej uszkodzone laski, żeby też rzucały takimi frazesami. Zrobić kogoś psycholkę. Ja go zablokowałam wszędzie, nie zamierzam pisać do każdej laski, którą rucha, czy co tam robi. Też... No, ciekawe, bo na początku o tej lasce myślała, że go że się spotykają na ruchanie. XD. Pomyślałam, że znowu wyślę ci te screeny, dodam, że jego uzależnienia od seksu sobie nie wymyśliłam, przyznam się do tego naszemu przyjacielowi. Podczas ostatniej rozmowy stwierdził, wiem, że mam problem, serio nie chcę psuć ci relacji. Ej, serio, to wygląda jakby dalej ona myślała, że oni się tam spotykają na bzykanie. Gdzie wcześniej to było wyjaśnione, że oni są na neutralnej stopie, no to trochę, takie trochę dziwne. Chcę tylko, żebyś miała wgląd w sytuacji. No to jest praktycznie to samo napisane jeszcze raz, chociaż teraz jest tego więcej. Podejrzewam, że do ciebie też się kiedyś odezwał, bo widać, że... To jest praktycznie Co to samo filmy? Napisane jeszcze raz, chociaż teraz jest tego więcej. Podejrzewam, że do ciebie... Serio, nie chcę ci psuć, miała ogląd sytuacji, uwierzałem, że wizerunek, który wykreował sobie sieci, nie ma on też nic się kiedyś wspólnego odezwał, z rzeczywistością i uważam, że masz prawo zobaczyć więcej niż ja. Aha, czyli takie wzmocnienie tego, co ona gada.
O, widać, że się fajnie ruchasz. Zresztą on ma taktykę odpisywania na relacje, jeśli laska jest sporo młodsza, żeby nie było, że to on pierwszy zaproponował spotkanie. Ostatnio gadałam z koleżanką, do której pisał lata temu i dokładnie tak samo to wyglądało. Odpisywał na każdą relację, a ona nie zaproponowała spotkania. Czyli tutaj jak... Z tym, że ona miała wyjebane, nie zaproponowała spotkania, więc odpuścił sobie XD. No i to właśnie dobre jest podejście, wbrew pozorom. Ona tego używa, żeby mu dowalić. I widzicie, o co chodzi, nie? Że jeżeli będziecie mieli, że jeżeli wy jako wartościowi mężczyźni będziecie mieli do czynienia z wartościową kobietą, to wy będziecie mieli chociaż te minimalne okazanie szacunku tej kobiety. Jeżeli po odmówieniu powie nie, no to mówię, dobra, no to nie, no to na razie, nie? A w momencie, kiedy masz do czynienia z uszkodzoną laską, zrobi z ciebie toksyka, narcyza, jakieś inne frazesy będziesz rzucać w swoim kierunku. No takie trochę niepoważne, nie sądzicie? By zarzutem jest reagowanie ludziom na story i nie proponowanie niczego. Aha, dodam, że nie mam Aspergera. Krzysiek mi wmawiał, że dla mojego dobra, że mam. Moja psycholog powiedziała, że nie spełniam podstawowych kryteriów. Hej, kurde, mówiłam ostatnio, jak już wygląda relacja między nami. Jesteśmy dobrymi znajomymi i chciałam, żeby tak zostało. To się dzieje jeszcze w zeszłym roku. Od tego czasu Daria mówi, że... No najlepsze jest to, że ja nie mam Aspergera, ani moja terapeutka tego nie stwierdziła, ani moja mama, która ma podyplomowe studia z autyzmu. A autyzm wychodzi już za dzieciaka. Nie spełniałam podstawowych kryteriów. Jak robiłam test internetowy, to tam wyszedł mi wysoki wynik, ale nie w spektrum. I znajomi mi mówili, że też im wysokie powychodziły, więc gówno test jakiś. Dobra, zacznijmy od tego, że no tu dwukrotnie pierdoli bzdury. Po pierwsze, autyzm nie wychodzi tylko za dzieciaka. Głównie wychodzi za dzieciaka, kiedy pojawiają się kwestie rozwojowe, tak? Jakieś tam rozwoje, czy to funkcje motoryczne, czy umysłowe i tak dalej, tak? Ale istnieją przypadki, które mogą pojawić się podczas okresu dojrzewania, tak? Nigdzie nie, powiem tak, to się zdarza zdecydowanie rzadziej niż za dzieciaka, ale się zdarza, tak? Kolejna taka kwestia. Ani moja terapeutka, tu nie będę kwestionował tego, tak? Ale nie stwierdziła, ani moja mama, która ma podyplomowe studia z autyzmu. Tutaj jest takie, wiecie, robienie z mamusi autorytetu. Problem jest taki, że mamusia nie będzie obiektywna. Jak zauważacie pewnie niejednokrotnie, czy to w jakichś filmach kryminalnych i tak dalej, to nie jest jakieś odrealnione sytuacja. Tak po prostu się dzieje w każdym domu. Że to częściej mamusia za wszelką cenę próbuje bronić, próbuje po prostu bronić swoje dzieciątko, tak? Typu, nie wiem, syn jest kryminalistą i tak dalej, no to dobry chłopak jest, tylko on wpadł w złe towarzystwo, to oni na pewno go namówili do tego, tak? Ściąganie odpowiedzialności z tego. I w kwestii jakichś tam diagnozowania chorób i tak dalej, też bardzo często jest, ale to niemożliwe, przecież on jest taki, przecież on nie ma żadnych jakichś problemów i tak dalej, jak mogło mu coś takiego wyjść, nie? Więc akurat rodzic, zresztą niejednokrotnie mówiło się, że rodzic zajmujący się psychologią nie powinien nigdy diagnozować ani siebie, ani swoje dzieci, ani ludzi ze swojego otoczenia. Dlaczego? Bo zwyczajnie nie będzie w tym obiektywny. Że Więc akurat tutaj argument mamusi nie powinien tu w ogóle wystąpić, ale wiadomo. Z tego, co ja tutaj widzę, co po tych wcześniej pokazanych TikTokach, mamy coś takiego jak połączenie efektu potwierdzenia z syndromem oblężonej twierdzy. Co mam tu na myśli? Efekt potwierdzenia to jest po prostu to, że użyje się jakiegokolwiek argumentu, nawet najbardziej debilnego, byle żeby podtrzymać po prostu swoją rację. Jakakolwiek absurdalna by ona nie była, tak? Natomiast w momencie, kiedy usłyszy się coś negatywnego, no to traktuje się to, no bez pardonu, jako atak, tak? Czyli, wiecie, no ktoś po prostu, nie wiem, delikatnie zwróci uwagę, że no sorry, ale te twoje ostrzeżenia to po prostu jest jakaś głupota i tak dalej, no to ona zacznie na nią najeżdżać, że no sorry, ale co ty możesz wiedzieć, że tam, nie wiem, moja terapeutka chyba wie lepiej od ciebie, co jest dobre, a co nie, i tak dalej, i takie pierdolenie by się zaczęło, nie? Zdiagnozowała u siebie autyzm, znaczy zdiagnozowano u niej autyzm. Mniej więcej w tym czasie dwie moje bliskie przyjaciółki zatrzymywały się u mnie w mieszkaniu pod moją nieobecność. Daria skomentowała to pisząc do naszego znajomego i osoby, którą poznała przeze mnie, ale żyg, ruchają się, czy co tam robią. Może was dziwić fakt, że Daria wszystkie te rzeczy, które tutaj pokazuje, pisze do moich znajomych. To w ogóle dzień wcześniej niż z tamtą laską. Nie, też to dziwi. Wszyscy moi przyjaciele zaczęli jej w tym momencie zwracać uwagę, że to, co robi, zaczyna źle wyglądać. Z jednej strony... To bardzo źle wygląda, a nie, że zaczyna wyglądać.
To już wcześniej zaczynało źle wyglądać. Wciąż robiła content, który, no ja oceniam jako kołpowanie z rozstaniem, żeby po prostu się ośmiesza jakieś tam aspekty swojego byłego partnera, no ale też na No oczywiście, że tak. Powiem tak, fajnie, że Krzysiu sobie zdawał z tego sprawę, tylko dlaczego nic z tym nie zrobił? W sensie inaczej, nic z tym nie zrobił. No albo olać, albo droga prawna. Tak? Jeżeli nie chcesz tego oglądać, no to doprowadź do tego, żebyś po prostu tego nie było i albo ją po prostu oskarż o zniesławienie, albo po prostu olej sprawę, zablokuj ją wszędzie, gdzie się da, żeby tego po prostu nie widzieć. Sytuacja utwierdziła mnie w tym, że od tej pory muszę ostrzegać ludzi, których wrzucam na Instastory, że jest coś takiego w moim życiu. Krzysiu, ja ci dam taką małą podpowiedź. Gdybyś zablokował Darię, to ona by nie widziała twoich Instastory. W tym ludzi, których oznaczasz. No i mam wielu świadków, że to robiłem. Ówcześni znajomi Darii, z którymi wtedy się zadawał... Ja pierdolę, stary, to mu przekaż ode mnie wyrazy współczucia. Z Kasią się schochlikowaliśmy. Dobrze znam Darię Dąbrowską. O Jezu, ja też poznałem. Przekazali mi, że... Ja generalnie poznawałem właśnie, jak się między nimi kończyło i słuchałem tego wszystkiego, bo wysyłała mi godzinne głosówki, współczują wiadomo. Mi, bo muszą słuchać na mój temat godzinnych głosówek. Więc jak posłuchała, szybko się ta znajomość zakończyła. Aha, czyli podejrzewam, że on tam w odwecie coś tam pisał, ta osoba tutaj, i po odsłuchaniu po prostu było ram, pam, pam, leci ban i do widzenia. ...od niej, a kiedy ktoś zwrócił jej uwagę, że... Stary, ona mi wysłała, jak pisała do jakiejś typiary, z którą on potem gdzieś był, żeby ją ostrzec. Who does that? No generalnie ja tam siedziałem cicho i tego nie komentowałam, ale jej wygarnął co myśli, więc wszędzie go zablokowała i dodała jakieś screeny z tego, co pisał na swoje story, także ten XD. To się Daria dodawała te fragmenty rozmów? O kurwa. Że to, co robi, zaczyna naprawdę źle wyglądać, to został zablokowany i fragmenty tej rozmowy wylądowały na story Darii. Jedna moja przyjaciółka postanowiła zainterweniować w sprawie Darii, pisząc jej następującą wiadomość. Hej, obserwuję trochę z boku to, co robisz i szczerze przykro się na to patrzy. Wypisujesz znowu do mojej koleżanki, która ma inny świat... Po raz kolejny, z terrorystami się nie negocjuje. Ja rozumiem, że ta przyjaciółka miała dobre intencje, ale jedyne co tu zrobiła, to zaszkodziła i... Idę o zakład, że biorąc pod uwagę to, jak ona reagowała wcześniej, z tych rzeczy pokazanych wcześniej, to idę o zakład, że jej się teraz oberwie za to. ...pogląd od twojego i mogłabyś się zorientować, że twoje ostrzeżenia są irracjonalne w tym przypadku. Czekaj. Jaśmina zatrzymała się u mnie w Warszawie weekend, bo teraz mieszka w mieszkaniu Krzysztofa, a ty wysyłasz zdjęcia, że które zrobiła do mojego kolegi z podpisami o kurwa leżyki i zakładaniem, że ktoś tam się rucha. Naprawdę nie wiem, jak mam to skomentować i widzę dziwnie się dowiadywać o takich rzeczach. Słyszysz znowu do mojej koleżanki, no która bardzo. Ma inny światopogląd od twojego i mogłabyś się zorientować, że twoje ostrzeżenia są irracjonalne w tym przypadku. Rozumiem, że masz złamane serce, ale naprawdę trochę już czas iść do przodu, żyć swoim życiem i przestać wprawiać w konsternację dorosłych ludzi. Mam nadzieję, że zrozumiesz, że takie zachowania myśli tylko ciebie niszczą i pokazują, jak bardzo nie możesz radzić sobie z emocjami, które przeżywasz. Ja nie mam złamanego serca, w sensie, wiesz, Krzysiek na pewnym etapie chciał się ze mną kolegować. Pierwsza kwestia. Pominięta jedna głosówka. Ja zawsze mówię, takie rzeczy pomijanie to jest tak naprawdę idealny pretekst pod manipulację albo zarzut manipulacji, albo nawet jedno i drugie. Tak? Nie należy ucinać tych kwestii, nawet jeżeli one nic nie wnoszą do kontekstu. Dlaczego? Pełna transparentność zawsze wyjdzie na plus. Nawet jeżeli to jest, nie wiem, dodatkowa minuta albo dwie czasu do materiału, to zawsze lepiej dodać te 2-3 minuty łącznie, czy tam, nie wiem, może sumuje się to do 10, ale żeby nikt nie miał powodu do tego, nikt nie miał tak naprawdę pretekstu do tego, żeby zarzucić manipulację, albo żeby wykorzystać to do manipulacji. Ja mu powiedziałam, że nie chcę się z nim kolegować, jakby ja się do niego nie odzywałam, to on się do mnie odzywał. Dzięki. Co ja mówiłem odnośnie tego, jak tam wtedy napisał, czy tam, że on chce pomóc, wyjaśnić pewne rzeczy i tak dalej, co ja wtedy mówiłem? Ona na bank to wykorzysta. Na samym starcie już wykorzystała to wobec niego, a teraz jeszcze wobec osoby, która tam wypisuje, no pomijając to, że nie powinna nawet pisać. Także... Wielkie za tutaj powiedzenie mi, co oznaczają moje zachowania. Myślę, że moja psycholog jednak trochę lepiej się zna od ciebie, bo mnie w ogóle nie zna. I co ja mówiłem? Syndrom oblężonej twierdzy. Po raz kolejny.
i nie wiem, czy chcesz w ten sposób pokazać jakąś swoją wyższość, że ty widzisz, co ja robię, a ja nie widzę, co ja robię, ale jeśli tak, no to nie wiem, wiesz, też masz taką, a nie inną perspektywę, totalnie na żadnym etapie nie byłam w nim zakochana, więc też... Dlatego na samym starcie wyciągnęła od niego to, żeby się spotykać ekskluzywnie, żeby tworzyć sobie relację monogamiczną, tak? Podwaliny pod związek. Nie, wcale nie byłaś zakochana. To tak sobie dla jaj robiłaś, prawda? A, wiecie, no bo ja sobie, no bo wiecie, bo to ja tak dla jaj chciałem i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ona po prostu, inaczej, laski z Daddy Issues mają to do siebie, że one bywają bardzo zazdrosne. W chuj zazdrosne. Do tego stopnia, że często nawet potrafią skłaniać swoich partnerów do tego, żeby nawet ograniczały czy zerwały kontakt ze swoim otoczeniem. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jakie to jest toksyczne. A w tym przypadku ona nie zgodziła się na żadne poli i tak dalej, tylko i wyłącznie dlatego, że ona chciała go mieć dla siebie. Tylko i wyłącznie. A widać, że tutaj zdecydowanie są jakieś problemy. Dodam, że on chciał ze mną wejść w relację poli i powiedział, że możemy mieć wszystko w tej relacji poli, więc gdybym była w nim zakochana, to bym na to poszła akategorycznie. Nie. Jeżeli jako uszkodzona laska, bo tutaj są dosyć mocne powody, żeby tak sądzić, jeżeli jako uszkodzona laska byłabyś w nim zakochana, to chciałabyś go mieć tylko i wyłącznie dla siebie. A jeżeli masz świadomość, że nie miałabyś go dla siebie, no to szajba odwala, sorry, nie chcę i próbujesz go wtedy niszczyć. Co też się zadziało. Nie odmówiłam. W ogóle absurdalne, że ja się muszę teraz obcej tu osobie tłumaczyć, że w pokraczny sposób rozumie moje działania i nie mam zamiaru bardziej tego robić, bo szczerze mówiąc, no nie zależy mi na twojej opinii, tak jak tobie nie zależy na mojej opinii, bo po prostu się nie znamy. Tą osobą, która jest na terapii, wszystko to sobie przegadała i jakby wiem, na czym ja stoję. A właśnie, odnośnie jeszcze tylko terapeutki, tak? Odnośnie jeszcze tylko terapii. Jaka jest gwarancja, że ona powiedziała całą prawdę? Otóż żadna. I powiem wam więcej. Jest coraz większy taki trend, który ogrom psychiatrów, co prawda ze świata zachodniego póki co, w Polsce o tym jeszcze jest cicho, ale dla mnie to jest kwestia roku, może dwóch, jak ten trend jeszcze u nas się pojawi, że kobiety, jak odbywają terapię, to one rezygnują z niej, one ją przerywają w momencie, kiedy usłyszą coś, że to z nimi jest coś nie halo. Że to one muszą sobie coś przepracować, a nie, że to środowisko po prostu było złe. I to jest problem. To jest dosyć poważny problem i wydaje mi się, że to już u nas funkcjonuje, tylko jeszcze tak wiecie, po cichu, że żaden z psychologów, psychiatrów, terapeutów tego za głośno o tym nie mówi. Z różnych powodów. Być może dlatego, że na tym po prostu zarabia, albo jakieś inne powody. Nie wiem, nie interesuje mnie to. A inna taka kwestia, że jeżeli odbywa te terapie i tak dalej, to albo właśnie jest ten efekt potwierdzenia praktykowany na tej terapii, albo zwyczajnie ona nie mówi całej prawdy. Ja mam takie podejrzenie. To ja wiem, jakie emocje przeżywam. Ja tylko mówię o tym, jak to wygląda z mojej perspektywy. Mówię o twoim wstawianiu wielu TikToków nawiązujących do relacji z Krzysztofem, wypisywaniu do Jaśminy i do Michaela o Krzysztofie już parę miesięcy po tamtej sytuacji i rozsyłaniu jakichś screenów z rozmów z nim oraz pisaniu publicznie obraźliwych rzeczy o nim. Skoro to nie jest złamane serce, to tym bardziej nie rozumiem kompletnie, co te działania mają na celu. Szczerze, to jeśli chodzisz na terapię i sobie... Cieszę się, że chodzisz na terapię i sobie to analizujesz, ale może już najwyższy czas przestać angażować to innych ludzi ze środowiska Krzysztofa i nie tylko, bo trochę robić z tego publiczną dramę. Gdy to analizujesz, to może już najwyższy czas przestać angażować w to innych ludzi ze środowiska Krzysztofa i nie tylko, bo trochę robisz z tego publiczną dramę. To naprawdę nie jest nikomu potrzebne, dajmy żyć. No. Ta moja przyjaciółka też została w pewien sposób zaatakowana przez Darię, znaczy zaatakowane zostało jej zaufanie do niej. No. I po prostu Krzysiek generalnie mówił, kurwa, prywatne rzeczy na temat swoich znajomych, których... O kurwa. I tutaj Krzysiu popełnił kolejny błąd i musi za to zostać poważnie skarcony. Powiem wam jedną rzecz. Ja miałem różne znajomości w swoim życiu. Nie? Niektóre są spoko, niektóre trwają do teraz. Niektóre były turbo chujowe i one się zakończyły. Wiecie, co te znajomości mają ze sobą wspólnego? To, że dużo osób mówiło mi jakieś takie dosyć osobiste rzeczy w zaufaniu. I nigdy to, kurwa, nie wyciekło ode mnie.
Było swego czasu taka sytuacja, że dana osoba, że jeden koleś, który tam się ze mną kumplował i tak dalej, powiedział w tajemnicy taką dosyć delikatną rzecz mnie oraz tam jakiejś, powiedzmy, swojej kandydatce na dziewczynę, nie? Wyszło na to, że to ona się wygadała, ale tak go zmanipulowała, że oskarżył mnie o to, że ja się wygadałem. Gdzie on doskonale wiedział, że ja nawet pod srogim naciskiem nie mówię takich rzeczy. Serio, można wiele rzeczy, można mnie, kurde, nie wiem, kurwa, torturować, uchlać, cokolwiek, ale nikt ze mnie nie wydusi niczego. Nie wiem, to zupełnie jakby ktoś mnie objął klątwą Fideliusa, czy coś takiego. Wiecie, o co chodzi, strażnika tajemnic. Także widzicie. Ze mną wasze sekrety będą bezpieczne. Myślę, że oni... Ale wracając, tutaj jest właśnie błąd. Dlaczego? Bo jeżeli wykorzystuje tutaj takie najprostsze rzeczy, jak fakt, że Gonciarz napisał z powodu jej prowokacji, to jaka jest... I przede wszystkim kłamie publicznie na jego temat już, to jaka jest gwarancja, że ona tych sekretów nie wyjawi? Żadna. Tak więc, no, dlatego warto po prostu uważać i być przede wszystkim dyskretny. Jak ktoś ci ufa, to nie mów o tym kompletnie nikomu, nawet obcej dla nich osobom, których najprawdopodobniej nigdy nie zobaczą. Bo prędzej czy później może zdarzyć się sytuacja, że to gdzieś tam wypłynie. Chyba nie chcesz odpowiadać za syf, który gdzieś tam z dobrych intencji stworzyłeś, prawda? No więc właśnie. I nie chcieliby, żeby mówił obcej kurwa dupie tak naprawdę, która jest na miesiąc czy dwa. Podejrzewam. Akurat ja Dari w tej kwestii przyznam rację, ale wiadomo, że ona to wykorzystuje teraz. Po to, bo wiecie, a ja o czymś wiem i nie wiem, może powiem, może nie powiem. No takie coś chodzi. Że może oni mi to mówili też, wiesz, w zaufaniu, w takim sensie, że wiedzieli, że ja nie jestem jakąś pojebaną laską. No w takim kontekście, nie wiem, rozpowiadania dalej takich rzeczy czy cokolwiek. Łatwo jest stracić perspektywę w tej historii, więc będę to powtarzał kilka razy. Ja się z Darią spotkałem tylko kilka razy w lecie 2022 roku. I nic ona nie miała mi do zarzucenia, poza tym, że napisałem do niej, że rezonuje dużo energii seksualnej i kilka innych tekstów. Koniec końców Daria przyznała tutaj rację i powiedziała, że nie będzie się więcej wtrącać w życie dorosłych ludzi. Też mi właśnie uświadomiłaś, że nie ma sensu się mieszać po prostu w, tak jak mówisz, prywatne sprawy dorosłych ludzi. I właśnie to mam zamiar zrobić. No i tyle. Życzę ci wszystkiego dobrego. Dzięki, że napisałaś. Mija kolejnych 5 miesięcy bez żadnego kontaktu między nami. Jedna dziewczyna, z którą kiedyś byłem w dość bliskiej relacji, nagle powiadamia mnie poprzez przyjaciela, że Daria się z nią kontaktowała w następujący sposób. Mało się znamy i nie wiem, czy i na ile mogę ci ufać. Znowu to wypisywanie. Ja pierdzielę, to ja się wcale nie dziwię, że on ją wręcz tytułem nazwał stalkerką. Jeszcze inaczej, to już miałem takie podejrzenie na samym początku, kiedy pierwszy raz tam wypisał tej laski z Kotliny Kłodzkiej. Ale no, już tutaj... Inaczej, to jest to, co ja mówiłem. Nie zdusił tego w zarodku i teraz efekty są tutaj. Mało tego, że nawet karmił tego demona. I teraz on przybrał na sile i, że tak to ujmę, zaczyna rozpościerać skrzydła. Ale czy jeśli zapytam o coś... To... A później odleci i będzie publiczne oskarżanie Gonciarza. To mogłabym cię prosić, żeby Krzysiek ani Michael się o tym nie dowiedzieli. Jednak chcesz zaufać, doceniam to, siostrzeństwo. Po moim TikToku jednym odezwało się do mnie dużo dziewczyn skrzywdzonych przez Krzyśka. I po prostu zastanawiam się, czy tobie też jakieś... Ja pierdolę. Kiedy ja widzę tego typu komentarze, wiadomości albo coś tego typu, to mi przychodzi do głowy jedna rzecz. Cloud chasing. Zrobienie szumu wokół siebie, nabyciu ofiarą, najczęściej ofiarą celebryty, tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć poklask, zasięgi, a z zasięgów też i hajsy. Nie ma tutaj żadnych konkretów. Odezwało się do mnie dziewczyn skrzywdzonych przez Krzyśka. Przede wszystkim, jak skrzywdzonych? Co, że też zostały odrzucone przez niego? Że mówił na przykład, nie wiem, że na samym początku, że sorry, żadnej monogamii nie będzie, więc albo takie FWB, albo do widzenia. Albo nie wiem, że mówił wprost, że nie będzie się za bardzo angażował, poszli do wyra i sorry bardzo, idziesz w pizdu? Takie coś? To jest skrzywdzenie? Czy faktycznie do czegoś doszło? Tutaj nie ma nic konkretnego, ale to jest celowe. Dlaczego? Bo w momencie jakby rzuciła
coś konkretnego, na przykład, że nie wiem, że on molestował laski, że zgwałcił jakąś, to to już by miało to już można by było podciągnąć pod 212 KK, czyli zniesławienie. Bo pisze do obcej osoby i pomawia gąciarza, więc on miałby wtedy pełne prawo, że tak to ujmę, dochodzić swoich praw i najzwyczajniej w świecie ją oskarżyć o zniesławienie. A tak, to czymś takim, to równie dobrze może powiedzieć, że ej, że on powiedział, że ona jest głupia i na przykład to ją skrzywdziło. A to już jest niska szkodliwość czynu. I może sobie tym umyć rączki. Mało tego, takie ogólniki, w momencie, kiedy na przykład rzuciłaby do kogoś obcego, tak bardziej obcego, dałoby podwaliny, wiecie, tutaj powie ploty, że jakieś skrzywdzone, tutaj ktoś inny przekaże na przykład zniekształcone, że było molestowanie, tutaj znowu i koniec końców mogłyby to podłapać media, że gąciarz jest gwałcicielem. Także widzicie, o co tu chodzi, nie? Takie plotki trzeba dusić w zarodku. Przykre rzeczy zrobił, ponieważ razem z innymi dziewczynami... Tego można by było uniknąć, gdyby gąciarz po tej pierwszej ścianie tekstu, czekaj, gdzie ona była? Po tej ścianie tekstu, jakby ją zbanował, to by tego problemu już nie było. To jest tu. Następujący sposób. Mało się znamy i nie wiem, czy ją to siostrze zrobił, ponieważ razem z innymi dziewczynami myślimy, by coś z tym zrobić. Zwróćcie uwagę na manipulacyjny ton tej wypowiedzi. Nie ma tutaj żadnych konkretów, jest tylko przedstawienie komuś sytuacji potencjalnego zagrożenia, zniechęcenie kogoś do innej osoby, którą zna i zachęcenie do interwencji, otworzenie drzwi i zaproszenie do podzielenia się brudami na kogoś przez tę osobę. A dzieje się to jakieś 8 miesięcy od naszego rozstania. W związku z tym screenem ze znajomymi sprawdziliśmy, co słychać u Darii na TikToku. Okazało się, że publikowała ona tam wtedy serię pod tytułem Randki ze znanymi kolesiami, znani kolesie na randkach, której praktycznie wszystkie odcinki były na mój temat. One week ago. Ciekawe, kiedy to było. Bo ja chciałbym wiedzieć, kiedy to było. Ja pierdolę. I ona jest niby ładna. No, pewnie zgraja zdesperowanych facecików, tak powiem. 3 z 4. Treść tych filmów kolejny raz powtarzała to samo, to znaczy były to teksty o tym, że powiedziałem, że rezonuje dużo energii seksualnej. Content Darii robiony był coraz odważniej, tak żeby coraz więcej osób domyślało się, że to o mnie chodzi i coraz więcej osób związanych ze mną, czy takich, którzy mnie nie lubią, żeby ich przyciągnąć do siebie. Dowodem na to jest ta rozmowa z komentarzy z tamtego okresu. Girl, lubię cię, ale trochę uprawiasz zemstę w białych rękawiczkach. Każdy wie, o kogo chodzi i ty też wiesz, że wiemy. Ten gość robi to właśnie bazując na wizerunku, który stworzył i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Mam prawo do mówienia o tym, co mnie spotkało. Jeśli ktoś jest osobą publiczną i robi takie rzeczy, to niech się liczy z tym, że to może wyjść, mam prawo o tym mówić. To dlaczego nie wspomniała wtedy wprost, że to chodzi o gąciarza? Wiecie dlaczego? Bo jeżeli te TikToki wskazały, że ej, gąciarz mnie skrzywdził, gąciarz zrobił to, to, to i to. Wystarczy tylko zabezpieczyć te materiały. Zatwierdzić notarialnie. Artykuł 212 KK i ona z odszkodowania by się nie wypłaciła do końca życia. Tym bardziej, że on jest osobą publiczną, a tego typu akcje mogą w niego uderzyć finansowo nawet. Bo wyobraźcie sobie, że on zyska w ten sposób opinię gwałciciela. No może trochę zbyt skrajny przykład, ale jednak. Wyobraźcie sobie to, tak? Media podchwycą temat, bo w sumie tam podchwytywały, ale z nieco innym kontekstem. I koniec końców doszłoby to do jego sieci partnerskiej, i sieć partnerska by z nim zerwała współpracę, gdzie on miałby wtedy bardzo mocno ograniczone współprace komercyjne, typu wiecie, jakieś reklamowanie produktów albo coś tego typu. Uderzyłoby to w niego, a mało tego, że jakby ktoś jeszcze się uparł, to mógłby nawet odezwać się do YouTube'a i za tą sprawą wyłączyć mu monetyzację. Czyli bezpośrednio po prostu uderzyłoby go to po kieszeni. Same takie gówniane ploty, przy których już ludzie domyślają się, o kogo chodzi. Teraz rozumiecie, co ja miałem na myśli z tymi ogólnikami? No. Także no, sorry, to są właśnie konsekwencje tego, że toksycznych zachowań nie zduszasz w zarodku. One nabierają na sile. To będzie po prostu coraz większe jak, wiecie, z kulą śnieżną. Cały czas mówimy o osobie, która ma kilka screenów, że się ze mną pokłóciła. Zarzucona przez Darię sieć w pewien sposób działała, ponieważ skomentowała te filmiki m.in. Kasia Meciński. Widząc... Czy to jest ta Kasia, tam jego była pod tytułem Kasiu, wróć? To jest ta?
Bo nazwiska to ja nigdy tam nie kojarzyłem, więc nie wiem, czy na pewno. Co się dzieje? Poprosiłem swoich przyjaciół o pomoc w śledzeniu sytuacji oraz w zebraniu całej tej dokumentacji, którą teraz przedstawiam, oraz zacząłem pytać znajomych, którzy mogą mieć styczność z takim tematem, co to jest, co się dzieje. Trafiłem wtedy na opracowania na temat stalkingu, czyli czegoś, co w polskim prawie nazywa się uporczywym nękaniem. Stalking, czyli powtarzające się uporczywe nękanie drugiej osoby, naruszające jej prywatność i wywołujące uczucie zagrożenia, to coraz częstsze zjawisko we współczesnym świecie. Ofiarą stalkera może paść każdy. Osoby dręczące upatrują sobie cel i systematycznie zawężają granice prywatności ofiary, wchodząc coraz głębiej do jej życia i histerycznie manifestując swoją obecność. Tak. W większości przypadków stalking stanowi konsekwencje wcześniej nieudanej... Tak, teraz sprawdziłem. Kasia Meciński to jest ta była gąciarza od Kasiu, wróć. ...relacji. Partner, który nie może pogodzić się z rozstaniem, zaczyna prześladować drugą stronę. Najbardziej dotkliwą formą nękania jest rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na portalach... TikTok? ...społecznościowych, czy też podszywanie się pod osobę nękaną. Czyli tworzenie projekcji tego, że to... podszywanie się, czyli ona się jakby podszywa pod gąciarza. Nie, to czegoś takiego akurat nie było. Często posługują się technikami manipulacji, szantażem emocjonalnym. Próbują w jakiś sposób zmusić obiekt nękania do kontaktu. Ta prowokacja chociażby z tymi TikTokami, czemu gąciarz uległ? Groźby kierowane na przykład wobec bliskich ofiary mogą odnieść skutek i sprowokować do rozmowy ze sprawcą. Należy jednak pamiętać, że nawet zrobienie awantury jest dawką uwagi, o którą chodzi dręczyć. To co mówiłem. Cielowi. Ja właśnie dlatego przez cały ten czas, od listopada zeszłego roku, kiedy się pokłóciliśmy i kiedy ewidentnie ta kłótnia dała Darii pewną radość, unikałem jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z nią. Osoby, które doświadczyły na sobie stalkingu, bardzo często się zdarza, że mają kompletnie zrujnowane życie w wielu jego aspektach. Zaczynając od strat materialnych, poprzez brak poczucia bezpieczeństwa... No to co przed chwilą mówiłem. Puści plotę w obieg, dojdzie to zniekształcona wersja i oczywiście podkoloryzowana do mediów. No i sieć partnerska zerwie... Współpraca i ma po kieszeni. Pogorszenie się stanu psychofizycznego, aż po realne zagrożenie życia i zdrowia. Mówimy o stratach materialnych, zniszczeniu mienia, destabilizacji życia zawodowego poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, utrudnianie codziennej pracy, konieczność zmiany miejsca zamieszkania, negatywnym wpływie na stan psychiczny, doświadczaniu obniżonego nastroju, stanów lękowych, napadów paniki, zespołu stresu pourazowego. Stalkerem może zostać osoba podobna w zarysie psychologicznym i społecznym do ofiary. Nękanie ma wzbudzić strach u ofiary i świadomość wywołania u drugiej osoby takiego... No to jest to, co mówiłem. Poczucie sprawczości, poczucie kontroli. To jej daje na tyle pożywkę, żeby sobie pozwalała na coraz więcej, bo widząc po prostu, że to działa, to jest jakby zachęta, że ej, że jak to działa, to robię coraz więcej. Pod tytułem, to jest mniej więcej na tej samej zasadzie, co wiecie, z treningiem na siłowni, nie? Jesteście osobą początkującą, powiedzmy, że mieliście nawet już od razu konsultację z trenerem, macie plan, robicie plan, widzicie, że ciężary wam progresują, no to widzicie, ej, to działa, no to będę jeszcze bardziej to robić, tak? Macie taką, wiecie, taką zachętę, taką dodatkową motywację, tak? I mniej więcej na takiej zasadzie działa to tutaj. Robi coś, żeby ruszyło to, żeby to jego ruszyło, jego zaczyna to ruszać, robi to więcej, bo widać, że to działa. Właśnie uczucia napełnia agresora poczuciem mocy sprawczej. No. Stalker czuje, że może zapanować nad ofiarą i sam może odpowiednimi działaniami zaprogramować jej uczucia i emocje. Sprawia mu to dużą przyjemność i w wielu przypadkach jest wynagrodzeniem za niemoc sprawczą. W dziecięcych latach życia zdarzają się również sytuacje, gdzie... Czytaj Daddy Issues, chociażby. Pracą zostaje ktoś, kto sam doznał w dzieciństwie agresji i jego zachowanie w dorosłym życiu wynika z poznanego wcześniej wzorca zachowań. Ja wtedy w marcu tego roku jeszcze nie wiedziałem, z czym mam do czynienia, nie doceniłem tej sprawy, mimo sugestii wielu znajomych. Zgłosiłabym to na policję. Dodatkowo można do tego dodać zniesławienie. Ja postąpię... No nie do końca. Znaczy inaczej, jeżeli były tam screeny z jego rozmów, to na upartego dałoby się, ale ciężko by to było udowodnić. Dlaczego? Wyobraźmy sobie, że ona gada o tym, że została przez kogoś tam, wiecie, skrzywdzona i tak dalej, nie? Jaki gąciarz będzie miał dowód na to, czy to dotyczy akurat jego, czy nie jakiegoś Selima Sulejmana z Kairu? Będzie miał na to jakiś dowód? No nie. Także tutaj pojawia się ten cały firdzyk i nie będzie dało się to udowodnić niestety. Dopóki nie powie wprost, że to chodzi o Krzysia, o na przykład, nie wiem, nawet sam inicjał K też nic nie da. Tylko musi być po prostu albo imię, albo ksywka, albo cokolwiek, co jasno wskazywałoby, że to chodzi o niego. Piłabym w ten sposób, nie wchodziłabym na drogę mediacji z osobą, która obsesyjnie niszczy moje relacje i wypisuje do moich bliskich mi osób. No ja tak samo. Z pomocą przyjaciół w marcu tego roku ostrzegłem kilka osób, które w mojej ocenie mogły ulec manipulacjom Darii. Między innymi Kasia Meciński. Więc tak, Kasia Meciński wiedziała praktycznie o wszystkim, o czym mówię w tym filmie do tej pory. Okay. Zbagatelizowałem zagrożenie i zbagatelizowałem jej działanie. I to jest właśnie błąd, bo w momencie, kiedy już to przybiera taki obrót, to ona już nawet nie potrzebuje tego poczucia sprawczości, tylko działa dalej. Bo już została wystarczająco mocno zachęcona, że to jest jak rozpędzony pociąg. Nie zatrzyma się. Ania, i odpuściliśmy ze znajomymi, nie zgłaszaliśmy wtedy tego na policję, ponieważ uznałem, że
Może to wystarczy, że ostrzegliśmy kilka osób i może jej się znudzi. Nie, jeżeli widzisz już akty terroryzmu u siebie, to jest to, co mówiłem. Na początku to, że z terrorystami się nie negocjuje, tylko trzeba ich po prostu udupić, znaczy odebrać im moc sprawczą, to w momencie, kiedy już mają tą sprawczość, typu właśnie tego typu rzeczy, to już trzeba naprawdę zacząć srogo działać. Bo to nie są żarty. Przecież patrząc na to, co już się dzieje, ona... Inaczej, to, co się dzieje, to, co się działo nawet te 2 miesiące temu podczas Pandora Gate, ona mogła go całkowicie pogrążyć. Sprawić po prostu, że ktoś, nie wiem, przyjdzie fałszywie go na przykład oskarży o gwałt, bo wiecie, cloud chasing i tak dalej, będzie próbować sobie nabić kapitana, nabić ofiarą. Niekoniecznie to będzie Daria, ale na przykład ktoś, kto jej posłucha. I stwierdzi sobie, fajnie by było sobie zbić troszkę kapitału na tym, nie? No i oskarży. Przecież w podobny sposób udupili Brocka Turnera. Laska dosłownie na podstawie zeznań cudzych osób postanowiła jednak przyklapać, że ej, ona została zgwałcona, po czym napisała sobie książkę i obecnie jest milionerką. I odstąpi od tego, co robi. Nie. Przy okazji narastającej fali Pandora Gate wybucha dramat moim udziałem. Mało kto zastanawia się w tej sytuacji. Daria Dąbrowska przerywa milczenie. Modelka opisuje... Modelka. Żeby być modelką, to trzeba jakoś wyglądać. Dlaczego to tak jest, że akurat, jeśli o mnie chodzi, to ten wątek wygląda tak, że jest to jedna dziewczyna, anonimowo... Dlaczego to tak jest, że akurat... Daria Dąbrowska obnażyła gąciarza. Sama obrywa, bo ma OnlyFans. No, no kurwa, sorry, ale... No, sorry, ale jeżeli jest Eshonem, no to trochę słabo, nie? Jeśli o mnie chodzi, to ten wątek wygląda tak. Krzysztof Gąciarz oskarżony przez Darię Dąbrowską. Kobieta ujawnia szokujące wiadomości. Jakież to szokujące wiadomości? Że ona rezonuje energię seksualną? Że po Instagramie widać, że się fajnie rucha? Kurwa, ludzie, przecież jak wy byście sobie zdawali sprawę, to... To są chociażby różne wiadomości, które też mają na celu podkręcenia pewnej sytuacji, wyolbrzymienia, tak? Podkoloryzowania, żeby po prostu podziałały pewne emocje, pewne bodźce, tak? Nie mówię, że tutaj akurat. Aczkolwiek to o rezonowaniu energii seksualnej to bardzo ciekawy tekst. Muszę go sobie zapamiętać w momencie, kiedy trafię przypadkiem na jakąś kolejną ofiarę. Bo niestety, ale swego czasu miałem taką fazę, że spotykałem się z jakimiś fajnymi, rzekomo fajnymi dziewczynami, a to okazuje się, że to są OFR-y. To przynajmniej zamiast powiedzieć chamski tekst o tam negliżowaniu się i tak dalej, to mogę zawsze powiedzieć, że ej, rezonujesz dużo energii seksualnej. Także spoko. Że jest to jedna dziewczyna, no, anonimowo czytająca teksty innych osób. Bardzo dużo ludzi zwracało uwagę na to, że trochę się to wszystko nie trzyma kupy, jest trochę koślawe, dowody wydają się poprzecinać. Szczerze, pod tym Instagramem, gdzie swoją drogą też wyrwałem za to bana, też na to zwróciłem uwagę. I z tego, co się dowiedziałem właśnie od mojego ziomka, który tylko po prostu wszedł, dodała jakiś tam przypięty komentarz na zasadzie, że będzie kasować każdego, kto stosuje victim blaming. Obwinianie ofiary, tak? A ja tylko powiedziałem, że to jest strasznie niespójne i lepiej, żeby ona ogarnęła formę, bo to podważa wiarygodność. Także wiecie, nie, że jakieś tam ataki czy coś takiego. Aczkolwiek ja miałem na końcu głowy, że ona mnie tam parę miesięcy wcześniej zbanowała. Za zapytanie, że o kim ona wtedy mówiła, tak? No i widzicie, co się dzieje. Syndrom oblężonej twierdzy. Innymi screenami, że wszystko jest trochę pozmieniane z kontekstu. Dodam, że ja nie byłam wtedy zdiagnozowana jeszcze ze spektrum autyzmu. Krzysiek mówił mi, że... Nie ma to znaczenia. Daje vibe, jakbym miała Aspergera, że mówi mi to dla mojego dobra, żebym się poszła zdiagnozować, ale później, jak zobaczycie na screenie, używał tego jako argumentu, że rzekomo nie rozumiem żartów. Krzysiek powiedział, że mam w sobie dużo energii seksualnej i że... Ja pierdolę. To jest żałosne, ulegać cenzurze. Inaczej, ja lubię sobie czasami używać innych określeń, ale to dlatego, że ja lubię używać, a nie na przykład, że mam problem powiedzieć, że, nie wiem, cenzuruję Pornhub i mówię pomarańczowy YouTube, bo się boję jakiegoś gównianego korpu. Nie, ja mam niewiele ponad 100 subów i mam wyjebane na ten kanał.
sobie nagrywam, bo lubię, a nie dlatego, że mi jakieś strasznie zależy, żeby być wielkim youtuberem. W dupie mam to. Poza tym, patrząc na te wszystkie akcje, to dochodzę do wniosku, że słowa to dno. To było widać po moim Instagramie. Ja się go wtedy zapytałam, co, naprawdę? I on powiedział, tak, a myślisz, że dlaczego się do ciebie odezwałem? Bo wiedziałem, że się fajnie ruch. Aż. Jak on zobaczył moją reakcję, to powiedział, że nie, no, przecież żartuję i tak dalej, ale no dla mnie to nie było jak żart. Przez taką strukturę nie wiemy, czyich słów słuchamy w danym momencie, to znaczy, jakie były interakcje między tymi dziewczynami, jak one to przygotowały, czy to są oryginalne teksty, które Daria dostała, czy zostały pozmieniane przez Darię, czy tamte dziewczyny okłamały Darię, czy Daria okłamała tamte dziewczyny, czy każdy okłamał w tej sytuacji każdego. Wiem, że jak wstawiłam parę anonimowych TikToków, to Krzysiek zaczął robić jakąś chorą teorię na mój temat, że jestem jego stalkerką, że mam obsesję na jego punkcie, mimo że to ja go zablokowałam, dlatego że prosiłam go, że nie chcę mieć z nim kontaktu, a on co jakiś czas i tak się do mnie odzywał. Ja nie mam zamiaru wypowiadać się na temat tej teorii, którą on stworzył, bo dla mnie to jest po prostu odklejone i nie mam zamiaru dawać się wciągać w te jakieś dziwne gierki. Daria oficjalnie napisała, że wszystkie komentarze stosujące tak zwany victim blaming będą usuwane. Właśnie, w praktyce usuwała setki komentarzy, które słusznie... To jest to. Ja tak naprawdę oberwałem banem zanim, że to na Instagramie akurat, nie? Zanim to zaczęło widnieć. Punktowały dziury w logice prezentowanych historii oraz wstawiały się za mną. Informacje, które Daria czytała, nie były weryfikowane w żaden obiektywny sposób. To znaczy, Daria chciała sprawić wrażenie, że to ona weryfikuje prawdziwość tej historii, jednocześnie nie przyznając się do tego, że ona nie jest bezstronna, tylko ona jest osobą, która to wszystko zebrała. Raz, że jest bezstronna, a dwa, że ona jest już z góry uprzedzona. Więc mówię, tu będzie działał efekt potwierdzenia oraz syndrom oblężonej twierdzy. I to już w takim mocnym, patologicznym kombie. I używa historii innych osób jako amunicji przeciwko mnie. Chcemy też wszystkie podziękować dziewczynom, które zaczęły tak naprawdę te fale mówienia o swojej krzywdzie doznanej z rąk celebrytów, bo to dzięki nim mamy odwagę, żeby w ogóle opowiedzieć swoją historię. Nie, że odwagę, tylko zwykły cloud chasing. Użyła kilku rzeczy. Zdjęcie na lotnisku, które było ewidentnym żartem. Nie wracałam z Japonii, czekał na mnie z kartką z napisem. Nie będę tego czytać, po prostu pokażę wam tę kartkę. Nie zrobił. A, że tam było pojemnik na spermę. To widziałem akurat to zdjęcie. Z tego. No raczej nie. Boże, ciota. Ech, kurwa. Gdzie jest Evil Gonciarz, którego potrzebuję? W ogóle swoją drogą, wiecie dlaczego tutaj takie rzeczy się dzieją? Odpowiednie emocje. Opowiem wam o jednej takiej ciekawej sytuacji, którą ja miałem okazję przeżyć, mieć przyjemność bądź nieprzyjemność, no ciężko stwierdzić. W każdym razie, ja swego czasu spotkałem się z jedną dziewuszką, no i tam wiadomo, coś tam się działo, nie? I teraz tak, z racji, że ona się, powiedzmy, zaczęła spotykać z kimś innym, no to źle się w tej kwestii poczuła, stwierdziła, że ja ją molestuję, tak? Natomiast rok później, jak już, powiedzmy, nie było jakiejś tam złej krwi między nami i tak dalej, no to ona stwierdziła, że w sumie to było fajne. Zwróćcie uwagę, ona mówi o dokładnie tej samej sytuacji, tylko że po roku. Co się wtedy zmieniło? Inne emocje miała w stosunku do mnie. I dlatego, stąd też, jak wtedy było to z tą kartką, że tam, wiecie, pojemnik na spermę i tak dalej, no to wtedy ona, wiecie, taka ucha, ha, hi, hi, wszystko ładnie, pięknie, ale gdy pojawił się smród wokół gąciarza, to nagle się zmienia i ona też jest nagle uprzedzona i nagle jej to przeszkadzało, tak? Tutaj o takie coś chodzi. Nagranie audio, które zostało całkowicie zmanipulowane. On w tym momencie zagroził, że się... Aha. Że się wyloguje z życia, okej? Okay? To kurwa zabije. Po powiedzeniu tego zdania natychmiast usłyszałem, co powiedziałem i natychmiast powiedziałem, przepraszam, że to powiedziałem, odwołuję to. Tutaj ciekawostka, Daria, dyskutując w komentarzach z ludźmi na ten temat, przyznała się, że O tej głosówce to ja nie pamiętałem. Słyszała całość tego nagrania. W zasadzie chyba po prostu, nie wiem, w pamięci mi to nie utkwiło. Gość się czepiał, że Krzysiek wcale nie przeprosił, więc odniosłem się mówiąc, że przeprosił, pokazując fragment, nie wspominając nic o tym, że odwołał czy coś tam. Znowu manipulacja, bo nie wrzuciłem fragmentu, gdzie mówił, że odwołuje. Może dlatego, że that was in the point i w żadnym miejscu nie mówiłam nic o odwoływaniu. A to jednak jest istotne, bo jednak było te, wiecie, te powiedzmy groźby, że on tam popełni harakiri. No to mówię, że sorry, odwołuję to, bo to było głupie, tak? No to ewidentnie kontekst jest zupełnie inny, tak? Typu, że on powiedział coś w emocjach i po prostu nie przemyślał to i odwołał, że jednak on nie chce sobie tego robić, tak? A tu już została rzucona narracja, jakoby, uwaga, on chciał serio to zrobić. Tak więc, no, jednak troszkę to zmienia. Rania.
czepiała się słówek, że nie pada tam słowo przepraszam, ale omijała odpowiedź na faktyczne, merytoryczne zarzuty. W swojej odpowiedzi wskazałem również na kłamstwa oraz fotomontaż, którego dopuściła się Hanna Kuczewska. Hanna Kuczewska? Okej. Okay. XD. Muszę usuwać swoje narkopancze. Ech. Lepiej zapamiętuj, bo ansenduję. Muszę dbać o reputację top Polaka. Czyli ahahach, będzie dobrze, top Polak. XD. Nagrodę marki Sokołów. Do wygrania 5000 zł i roczny zapas kabanosów. Muszę usuwać swoje narkopacze. Lepiej zapamiętuj, bo ansenduję. Muszę dbać, nigdy nie zapomnę. Daria, po tej mojej odpowiedzi aha, próbowała się odciąć od publikacji. Czyli gość pokazał, że większość pokazanych treści przez ciebie jest manipulacją, a ty, że on kłamie. Trochę niepoważne. Jaką większość? Skryny, które nie były moje i nie pojawiły się w moim filmie? Tinkani pisząc, że to nie ona publikowała te rzeczy, mimo że publikowała, ponieważ ona również zrobiła posta na Instagramie właśnie z tymi screenami. No. Jednak największym przykładem na manipulacyjną hipnozę, do której tam doszło, jest ten fragment. Co tu mamy? Krzysiu, masz jakiś kontakt na kryształ? Nie mam, pousuwałem wszystko. Nie. No niestety, procedura awaryjna. Ale jakbyś chciała wpaść na gałę, to zapraszam potem XD. Ja chyba wiem, ja chyba się domyślam, o co tu chodzi. Ale sobie zobaczmy. Dla kogoś, kto nie rozumie, to on jej powiedział, że nie ma kontaktu do dealera, ale sam ma towar i jak zrobi mu gałę, to wtedy jej ten towar... Gdzie ona to wyczytała? Ja to czytam w taki sposób. Pyta o towar, mówi, że usunął kontakty i taki off topic, że jak chcesz, jeżeli chcesz wpaść na Bejota, no to zapraszam. Nie? To było takie coś. Takie, wiecie, już nagła zmiana tematu. Tego nie ma na tym screenie. No właśnie. To jedno zdanie zostało podchwycone przez media i zniekształcone w straszliwe nagłówki na mój temat. Procedura awaryjna oznacza usunięte numery telefonów. Kto powiedział te słowa w tej historii? Bo to nie brzmi jak słowa dziewczyny, której historię Daria czytała. Tylko jak słowa Darii, która widać uznała, że historia jest za mało soczysta. Dla kogoś, kto nie rozumie, to on jej powiedział, że nie ma kontaktu do dealera, ale sam ma towar i jak zrobi mu gałę, to wtedy jej ten towar... To, że napisałem ten tekst na dole jest swoją drogą absolutnie w 100% w ramach wzajemnej relacji, w której byłem tam. Czyli, że szanujesz mnie jako człowieka, a w kwestiach erotycznych to jest mi wszystko jedno, wręcz lepiej niż gorzej. No właśnie, fantastyczne, co? No. Tą dziewczyną i mam na to bardzo dużo dowodów. Daj mi numer telefonu, będę w razie czego. Kurde, ale ja chcę ci zrobić bejota, ale takiego namiętnego. Ale nie będę się tym dzisiaj zajmować. Daria niczym Thanos zebrała kamienie nieskończoności w postaci różnych moich byłych relacji i jednym stryknięciem palców spowodowała, że połowa ludzi w moim życiu zniknęła na pewien czas. Daria idealnie wykorzystała timing Pandora Gate, ponieważ zbiorowe przeżycie kolektywne, które wtedy w Polsce miało miejsce, spowodowało, że ludzie zawiesili na pewien czas racjonalne myślenie. Wiesz, inaczej, jak jest jakaś sroga afera z udziałem celebrytów, to ludzie po prostu tracą rozum i mają skłonności do samosądów. I to nawet nie chodzi o kwestię Pandory Gate, tylko wystarczy, że będzie jakakolwiek głośna afera, tak? Bo ludzie po prostu zaczynają się wtedy srogo emocjonować. Media też tworzą wszystko w taki sposób, żeby się ludzie emocjonowali. Żeby po prostu, bo wiecie, bo z emocji jest większa oglądalność, z większej oglądalności jest więcej kasy. I o to tak naprawdę się rozchodzi, tak? Nie wiedząc o tym, że tak naprawdę w ludziach tworzy to bardzo szkodliwy mechanizm, czyli właśnie skłonność do samosądów. I krytyczne myślenie, i poszli w to wszystko dużo bardziej niż poszliby normalnie. A historie te zostały rozkręcone na 200%, 300%. Daria przez następny tydzień stała się centrum kryzysowym na mój temat. Zaczęła postować masowo rzeczy na mój temat. Screeny różnych wiadomości, które dostawała od ludzi. Niektóre kompletnie nieprawdziwe, niektóre zrobione w Photoshopie albo z osobami, z którymi faktycznie miałem jakieś nieporozumienia. Ale wyjaśniliśmy już to sobie lata temu. W sensie fajnie by było, jakby można było takie coś zobaczyć, nie? Dobra, wiecie co? Ja robię małe ZW. Oczywiście tutaj sobie po prostu spauzuję, bo muszę z psem wyjść. Tak więc pauza. No i po pauzie kontynuujemy sobie. Dzień po dniu przeprowadzała na mnie wizerunkowy atak nuklearny. Sporo osób uznało, że Daria wydaje się osobą godną zaufania, więc warto jej powierzyć sekrety tych osób oraz moje. W mojej odpowiedzi na tamtą sytuację pominąłem kompletnie postać Darii. Mimo, że nie była ona wyzwana do odpowiedzi bezpośrednio, Daria bardzo impulsywnie nagrała swoją odpowiedź, gdzie powiedziała m.in., że nie jest moim problemem to, że media podchwytują tę aferę i jakby wrzucają ją do jednego worka z aferą Pandora Gate. Ale o to jej chodziło przecież. Sama nawet powiedziała, że dzięki tym wszystkim osobom, które postanowiły sobie mówić,
Kij, że to głównie chodziło o Laurę, czyli tą byłą Gargamela. Oraz za sprawą Pandory Gate i tak dalej, zrobiło się głośno o wykorzystywaniu przez celebrytów, bla, 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 i dlatego my mamy odwagę o tym mówić. Przecież ona wprost mówiła, że się podpina pod te, pod tego typu zjawisko. No to sorry bardzo. ...dni i tygodni pod ramię, mimo ciszy z mojej strony. A tak przy okazji jeszcze sobie będę chwilę konsumował. Daria wciąż kontynuowała te zabiegi. Krzysiu, blokowanie dziewczyn, do których pisałeś obleśne rzeczy już po swoim rzekomym oświeceniu nic nie da, screeny zostały dawno zrobione, a poza tym teraz jak się kogoś zablokuje, to konwersacja nie znika. To zostało zaprezentowane jakieś 2 tygodnie po dramie. Dla mnie ta wiadomość to ewidentna przemoc i znęcanie się nade mną. Przemoc to atak fizyczny. Nie mylmy pojęć. Bo nie lubię takich rzeczy. Nie bez kozery w nomenklaturze WHO w formie krzywdzenia drugiej osoby macie coś takiego. Sexual assault, sexual violence, physical violence i psychological abuse. Dlaczego nie violence? Może dlatego, że to faktycznie jest znęcaniem się psychicznym, a nazywane jest to przemocą tylko po to, żeby ludzie na to zwracali większą uwagę. Czyli wiecie, kosztem zmiany nazewnictwa na nieco wypaczone, ludzie zwracają większą uwagę na takie rzeczy. Czy to dobrze, czy to źle? Ja wam zostawię to do oceny. Dla mnie to jest chujowe, bo powinniśmy się trzymać prawidłowego nazewnictwa, ale warto też no, zwracać na pewne rzeczy uwagę. Bo fakt, znęcanie się psychiczne potrafi być gorsze od przemocy. Ja w tamtym momencie miałem naprawdę bardzo solidny stres pourazowy. Powinien was pozwać do sądu. Zrujnowałyście umyślnie jego życie. Jeśli nas plus jeden dla kmewki. Pozwie, to w sądzie odezwie się dużo więcej osób, które teraz nie chcą się odzywać, więc proszę bardzo. No właśnie. Nie mówisz, że dokonał czynów karalnych. Sąd nie ocenia morale uczestników współżycia płciowego. I tutaj właśnie jest ta kwestia. Nie ocenia morali. Sądu nie będzie obchodziło, czy ktoś idzie z kimś do łóżka w ramach zemsty na innym gościu, czy inne takie. Liczy się to, co faktycznie się stało. Była zgoda wtedy? Była. Więc gwałtu nie ma. No chyba, że mamy do czynienia z małoletnią, no to wtedy się to nazywa inaczej, nie? Nie zmienia to faktu, że... Póki co mogę powiedzieć tylko tyle, że ten materiał to jest istne... złoto. Miecie prawo. Kiedy weszło się na profile Darii w social mediach przez jakiś czas, to na TikToku wszystkie przypięte treści były na mój temat. A na Instagramie przypięła relacje, też KG Info nazywały się, wyróżnione relacje, gdzie były takie teksty jak między innymi to. Jeśli mogę o coś prosić przyjaciół Krzysztofa, z którymi to osobami rok wcześniej, z każdą osobą miała spięcie. I wszystkich zablokowała do tego czasu. Przestańcie wspierać jego Delulu, bo wszyscy wiecie, że zamienienie koksu na psychodeliki, którym dopisuje się filozofię, to nadal bycie w nałogu. Jeśli wam zależy na Krzyśku, to może to jest moment, w którym warto go zachęcić do odwyku, bo jak widać, coś do niego dochodzi. Sensem publikowania czegoś takiego nie jest żadna empatia czy troska, ponieważ jak sama Daria powiedziała... To jest wprost, żeby po prostu mu dosrać, że on ma problemy. I to jest właśnie ciekawe, że w momencie, kiedy... W momencie, kiedy laska mówi, że ma problemy, to wszyscy jej nagle współczują. W momencie, kiedy facet mówi publicznie, że ma problemy, to się z niego śmieją. Nie? Taka niby wrażliwość feministek na męskie problemy. A to właśnie najgłośniej to właśnie feministki się śmieją. Działa. Żadna z nas nie ma kontaktu z Krzyśkiem od roku. I jakby nie rozumiem, czy ja miałam do niego wcześniej napisać i poprosić o zgodę, żeby opublikować ten film, ponieważ on jest w jakimś, nie wiem, średnim miejscu i może źle się poczuć po tym, w sensie dlaczego? A teraz odwróćmy płcia. I wyobraźmy sobie, że to... I wyobraźmy sobie, że to laska jest zaatakowana. Nie, bo tutaj nie było ataków, tak? Że jest tak poniżana publicznie i tak dalej, tak? Jak ludzie zareagują, kiedy... Jak ona by zareagowała, kiedy to ona była tak atakowana? Oj, bo ja jestem w terapii, bo ja sobie nie radzę psychicznie i tak dalej, i tak dalej. Czyli wiecie, tu co mówi, że no sorry, ja nie wiedziałem i tak dalej, nie mam obowiązku pytać go o to. Sama by się czymś takim jako pierwsza zasłaniała, nie? Takie wiecie, to są typowe podwójne standardy, tylko wiecie, w pewnych okolicznościach one są do wytłumaczenia, ponieważ, tutaj taka ciekawostka, mają one uzasadnienie, żeby zrobić selekcję partnera, żeby dobrać jak najlepszego z pól dostępnych. To jest pewien taki, jeden z mechanizmów hipergami.
warto o tym pamiętać. I nie obrażaj się o to, że laska najpierw mówi jedno, robi drugie i tak dalej, a potem mówi, że nigdy tego nie robię, a później to robi. To zapewnia jej przetrwanie, mimo wszystko. Także uważajcie, proszę. On z siebie w tym momencie robi ofiarę. Ja nie wiem, w jakim on był momencie w życiu, nie wiem, czy miał załamanie, czy nie miał załamania i nie było moim obowiązkiem dowiadywać się przed wrzuceniem tego materiału, jak on się czuje. Po mojej odpowiedzi na tę sytuację Daria jednego wieczora usunęła setki komentarzy, a kilka dni później żaliła się na swoim kanale nadawczym o, w tym kontekście bardzo ironicznej nazwie, twój safe space, no, że jest jej przykro, że tyle osób mnie broni. No, a jak to ma być? Że co? Jeszcze raz. Że tyle osób broni gąciarza. No, jeżeli jej retoryka cała jest dziurawa jak szwajcarski ser, no to nie ma co się dziwić. Ludzie po jakimś czasie, jak wiecie, emocje opadają, to oni mądrzeją w tej kwestii. No to sorry bardzo. Że jest jej przykro, że tyle osób mnie broni. No. Cechy stalkerów. Zazdrość. Narcyzm. Obsessive compulsive. Daria w 2022 roku mówiła głośno o tym, że ma OCD. Szybko zakochują się, manipulujące, nie biorą odpowiedzialności za swoje uczucia i akcje, potrzeba... No, to jest akurat kryptonit kobiet, większości kobiet XXI wieku. Nie biorą odpowiedzialności. ...kontroli nad innymi, socially awkward, niekomfortowi przy ludziach. Aby nękanie stało się przestępstwem, musi być uporczywe, czyli rozciągać się przez określony czas. Poza tym stalking powinien być nacechowany złą wolą, złośliwością i nieustępliwością. Jeśli stalker nie reaguje na prośby i stanowcze żądania ofiary, kontynuując swoje działania, sprawę warto zgłosić organom ścigania. Dowiaduję się, że rzekomo, uwaga, bo to będzie mocne, mam sądowy zakaz zbliżania się do Krzysztofa. Po pierwsze, można to pewnie zweryfikować w 10 minut, wydaje mi się, że takie rzeczy są publiczne. Nie zawsze. Tak na dobrą sprawę wystarczy się dowiedzieć, czy sprawa by była jawna. Drugiej strony, po drugie, nigdzie przynajmniej, z tego co ja się dowiadywałem od kumpla i z tego co tutaj oglądałem, nie ma nic, że ta sprawa gdziekolwiek wylądowała w sądzie. Z tego co było, to gąciarz to mówił wprost, że to zbagatelizował, czyli niczego nie zgłaszał. Więc jakim kurwa cudem ma być sądowy zakaz zbliżania się, jeżeli on tego w sądzie nie załatwia, ani w prokuraturze, ani nic z tych rzeczy, nic nie zgłaszał. To mi się tu strasznie nie klei. Po drugie, ja zablokowałam jako pierwsza Krzysztofa na Instagramie po tym, jak co chwilę się do mnie odzywa. Co ja mówiłem? To, że on odezwie się w odpowiedzi na jej prowokację, ona to wykorzysta. Mimo że prosiłam go o brak kontaktu i sam zasugerował, żebym go w takim razie zablokowała. Po trzecie, to nie jest tak, że można sobie stworzyć teorię o tym, że ktoś cię rzekomo stalkuje i sąd powie, dobra, przyklepnięte, zakaz zbliżania się. Jakby ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego miałby powstać taki zakaz, skoro ja mieszkam w innym mieście. Ta historia pokazuje... Uporczywe nękanie ma chociażby charakter taki jak wypisywanie do osób ze swojego otoczenia. Czuję, że jeśli naprawdę się uprzesz, żeby zniszczyć komuś życie, to masz dużą szansę, że ci się uda. Nawet jeśli zaczynasz tę podróż mając tylko i wyłącznie screen o tym, że rezonujesz dużo energii seksualnej. To jest głupia. Daria rozpoczęła od skłócania między sobą moich przyjaciół i pisania do potencjalnych dziewczyn, z którymi mogę się spotykać, przez co zacząłem na to uważać. Zacząłem myśleć, że jeśli wrzucę kogoś na Instastory, to będzie to mogło mieć jakieś konsekwencje. Nie zauważyłem tego, że ja w swoim życiu mam taki proces, w którym się sukcesywnie wycofuję i oddaję jej pole i kontrolę nad swoim życiem. Pisania do moich byłych i kontaktowania się z nimi, a później zrobiła coś na skalę ogólnopolską. No. A wszystko to mając na ustach feminizm, reprezentowanie ofiar przemocy, victim blaming, gaslighting i autyzm. Jestem przekonany, że to, że opowiadam tę historię, może uratować niejedno życie. Gdyby ta sytuacja wystąpiła w słabszym momencie mojego życia. No, można tak powiedzieć, że to może kogoś uratować. A na pewno przestrzec przed tym, żeby ktoś nie popełniał takiego błędu. Mógłbym targnąć się na swoje życie. Wszyscy moi przyjaciele, którzy byli ze mną w tym czasie, każdy z nich może powiedzieć, że uratowało mi życie. Nie rycz. To było najgorsze, co w życiu przeszedłem. Niech ta historia będzie lekcją. O, no i super. Nie poryczał się, kolejny plus dla niego. Na temat internetowego linczu, na temat publikowania prywatnych wiadomości, na temat granic międzyludzkich, na temat tego, że jeśli jest ci przykro, jeśli czujesz krzywdę, to nie czyni z ciebie automatycznie ofiary przemocy. Kiedy mówimy taki termin potocznie, psycho-ex, to jest to... Tutaj Krzysio zwrócił uwagę na pewną ważną rzecz. Nie byłaś skrzywdzona tylko dlatego, że się czujesz skrzywdzona, tak? Jeżeli ktoś ci powiedział, sorry, ale powinnaś schudnąć, to nikt cię nie skrzywdził, tylko po prostu albo wyraził swoją opinię, albo stwierdził fakt w momencie, kiedy wyglądasz jak, po prostu jak chodząca beczka piwa. Do pewnego stopnia mem, jakiś taki żart, że do pewnego stopnia normalizujemy to, że osoba po rozstaniu kontaktuje się z twoimi znajomymi, pisze do jakichś ludzi, pisze do ludzi z pracy, dyskredytuje cię na różne sposoby. Z tym należy walczyć i należy to ucinać bardzo szybko, dużo szybciej niż ja to zrobiłem.
Zabrakło mi odwagi, siły przebicia i zabrakło mi docenienia tego, jak daleko może to... Powiem szczerze, pomimo tego, że Gonciarz spierdolił sprawę właśnie z tym, że najzwyczajniej w świecie od razu tego nie uciął w zarodku, gdy miał okazję, to fajnie, że przynajmniej to do niego dotarło, bo niektórzy powtarzają ten błąd kilka, nawet kilkanaście razy pod rząd, a to i tak jeszcze tych ludzi to niczego nie nauczyło. Także fajnie, że po tej jednej akcji on się zreflektował i zrozumiał, o co chodzi. To pójść. Ta droga kończy się tutaj, ponieważ równolegle z publikacją tego filmu składam na policję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, którym jest uporczywe nękanie. Przedstawiam. Brawo, Krzysiu. Chociaż tym razem powinienem mówić brawo Krzysztofie. I już chyba nie Gonciarzu, tylko Gonczat. Nie, ale serio. Pomimo tego, że za późno, to jednak fajnie, że tutaj do tego tak podchodzi. Nie, naprawdę, brawo. Mając te oraz wiele innych dowodów oraz mając świadków, którzy już zgodzili się zeznawać. Apeluję przy tym do was, widzów, żebyście nie nękali Darii, żebyście zostawili... Kolejny plus dla niego. Bo w momencie, jakby tego nie rzucił, no to mogłoby trafić takie podejście pod tytułem, no bo on nasłał na mnie swoich fanów i tak dalej, wiecie, znowu takie robienie z siebie ofiary na siłę, nie? Więc tutaj dobrze, że o tym wspomina, bo przynajmniej będzie świadomość tego, że on nie będzie brał, że on nie będzie miał jak wziąć odpowiedzialności za osoby, które przyjdą na przykład jej zminusować film, przyjdą po prostu ją pusto zwyzywać po prostu i tyle, nie? Także dobrze, że akurat takie coś wtrąca. I ją w spokoju, nie piszcie do niej. Ja doświadczyłem piekła, jakim jest lincz w internecie. Wiem, jak to jest i nie życzę tego nawet najgorszemu wrogowi. Nikt nie powinien czegoś takiego przeżywać. Od tego jest wymiar sprawiedliwości. Od tego jest policja. Bardzo i od dobrze. Tego mamy prawo. Dobrze gada. Że jeśli ktoś z kimś ma problem, przekroczone zostały granice, to w ten sposób można to rozwiązywać. Jeśli czujecie to, co mówię. Nie czuję, ale rozumiem. Jeśli mi wierzycie, jeśli czujecie moją emocję, to zamiast okazywać nienawiść komuś innemu, okażcie wsparcie mi, bo naprawdę tego potrzebuję. I tyle mam do powiedzenia na temat Darii. A teraz na koniec jeszcze chcę powiedzieć o tym, co sam czuję. I o tym, o czym to było dla mnie. To było o ogniu, o braku ognia we mnie. Ja, jak wiele z nas w Polsce, w ogóle na świecie, jestem dzieckiem, które widziało za dużo przemocy we wczesnym wieku. Doznało tego. Byłem gnębiony w szkole. Zawsze, kiedy widziałem przemoc, zawsze odwracałem od niej wzrok. Nigdy nie oddawałem. Zawsze nadstawiałem drugi policzek, no nie chciałem nadstawiać, ale często nie miałem wyboru. Brakowało mi odwagi, brakowało mi inicjatywy i życie, przez całe moje życie mi pokazywało, że muszę się tego nauczyć, że muszę być odważny, że najwyższy czas się obudzić w sobie ogień i siłę i przestać odwracać się od tego, że ktoś ewidentnie chce ci robić krzywdę. I życie zsyłało mi coraz gorszych przeciwników. No jak pokazywało tak mi kolejne testy, zadając mi pytanie, czy się już nauczyłeś, czy musimy to robić jeszcze raz i będzie jeszcze gorzej. Nauczyłem się. Tym razem się nauczyłem. Nauczyłem się też, że ten mały chłopiec, który jest we mnie, który cały czas płakał w rogu, jak ludzie mu dokuczali, cofał się, uciekał w jakiś wirtualny swój świat, kiedy widział przemoc, że on musi po prostu wstać. Bo to jest ten moment, to jest ten moment w życiu, kiedy musisz się nauczyć. I to życzę to tego każdemu, kto może być w takiej sytuacji, bo to przyjmuje różne postacie, ale to zło przyjdzie do twojego życia i to zło będzie wiedzieć, jaki jest twój najsłabszy punkt. Będzie wiedzieć, przed tym uciekasz całe życie, bo jeśli uciekasz całe życie w jedną stronę, to zło dokładnie wie, gdzie cię gonić i gdzie będziesz za chwilę. I to jest moment dla takich ludzi jak ja, żeby powstrzymać łzy, nie płakać, tylko dobrze, spojrzeć dobrze. Złu prosto w oczy i powiedzieć, wypierdalaj z mojego życia. Dobrze, dobrze. Takie krótkie podsumowanie, to, że po prostu pewne rzeczy typu jakieś głosówki i tak dalej nie pokazywał w całości, to daje pole do manipulacji, ale ogólnie muszę powiedzieć jedną rzecz. Gonciarz nam się redpiluje. Nie, serio. No nie spotkała go fajna rzecz, a przynajmniej z tego, co tutaj pokazywał. No i muszę tutaj powiedzieć jedną taką szczególną rzecz, mianowicie jestem ciekaw, czy te momenty, o których ja wspominałem, typu właśnie niedoczytane wiadomości, nieodtworzone głosówki, Daria tutaj wykorzysta. Jeszcze dzisiaj będę nagrywał odniesienie się do tego, z racji tego, że to trwa godzinę, a pół godziny filmu półtora nagrywałem. Kto wie, czy ja tego na dwie części nie podzielę. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, no Gonciarz nam tu się redpiluje. Zrozumiał swoje błędy.
Ale musiał naprawdę mega gnój znieść. No i co? Wydaje mi się, że on tutaj za bardzo nie farmazoni. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli faktycznie on idzie to zgłosić już, to raczej wątpię, żeby on poszedł w stronę udupienia się, bo gdyby farmazonił, to wyszłyby fałszywe zeznania i on by mógł pójść siedzieć za to, tak? Za krzywo przysięstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat. Także wydaje mi się, że Gonciarz jest świadomy na tyle tego, żeby nie wysterować się na minę. Tym bardziej, jeżeli tutaj takie rzeczy się dzieją, gdzie powiedział, że wprost, że nie wolno ryczeć i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Ja za takie coś propsuję Krzysztofa. I liczę na to, że wy również. No dobra. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja za chwilę będę nagrywał odpowiedź na film Darii. Tak więc trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, miłego wieczoru i bez odbioru.